Dzień dobry, wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z niebezpiecznym Ryśkiem, czyli chyba mną. Witam naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że znowu pojawiliście się w tak ogromnej liczbie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość, ale zanim przejdziemy oczywiście do rzeczy, szybkie powitanie chociaż części z Was. I właśnie, nie przełączyłem jeszcze dźwięku. O, teraz jest dźwięk przełączony. Szuwarku, witam. I witam Andrzeja Półtoraja i koszmarnego Pawła The Nightmare i Pucu 78 i niedzielny artysta. I Kasia, Kat Harsils i Ryszard Z i Pokizo i Andrea Doria. Artem, Michał, Artem dwa razy. Słowikus, Sławko, Wilk Stepowy, Bartek 89, Wejito, Tomek, Kufa, Kufę, czy też Cufę, Karolsek, Maverick, Boże, znowu, jednak okulary do czytania muszę używać, muszę, El Chupacabra, Damian Kain, Popcornik, witam serdecznie, P Spacja, B dużymi literami, witam, Darek Kruk, Bartiga, Nagabywacz Kur, Maciek Cieślak, Zapek, Łukasz Jodłowski, Matikon 222, Bojo, Mruczando 7, Tomasz Rafał, K, Shad VR, Zero Shutdown, Sebastian, Blood Death, Severin, MD bez spacji, Omnibus, Erhard, Szuwarka, witam, ale witam ponownie, Arktos, Paweł Cywilis, Xenonowy, Bartek, Dobry z Brzegu, pozdrawiam Brzeg, moje miasto, Shine Hopes, Mistrz Kaskader, Steve Rogers, Critter Lolo, Piotekus, Multi SJ, Gonzo Gorf, który mam nadzieję odebrał nagrodę za wczoraj, gratulacje pamięci, Symbian, Maverick, Michał Czarnobieski, Rafał, Tadech 87, Cesaria, witam Cesaria, P Spacja, B małymi literami, witaj, Michałek, Blondas, Sinotek, Raf B, Agnieszka numer 16, witam Agnieszko, Piotr Bejer, Biaks, Był trening MD, Legendarek, oj, przewinęło mi się, momencik, gdzie tutaj jest? Legendarek, Taker 6191, żona PB, witam. I tu Sivane, witam, teraz od samego początku. I Jan T, Pawulong, i Margo, witam serdecznie. I Paweł L, Bartosz Czapiga, i Kuba Piaskowski, i Monia S, witajcie moi drodzy wszyscy. Witam Was niezwykle, niezwykle serdecznie. I cóż, widzę chyba lekkie opóźnienie jest. Ja na chwilkę Wam zniknę, bo widzę delikatne opóźnienie. Znikam, się pojawiam. Już jestem, o, bez opóźnienia. Chyba dzisiaj trzeba będzie wpuścić też koty niestety, bo słyszę jak drapią do drzwi. I cóż, moi drodzy, co tutaj dużo mówić. Gramy w Niebezpiecznego Ryśka. Dzisiaj plan jest taki, żeby dobić do czwartego etapu na wizji. Ja już do niego dochodzę, trenowałem trochę i dochodzę do tego etapu poza wizją. Natomiast do etapu piątego nie dochodzę. Jest kilka miejsc, które mam sobie nawet rozpisane, zresztą wam pokażę notatki. Notatki. Cześć Patryku. I zaraz, o, na przykład, skąd się wczyta. O, tutaj na przykład. Nie wiem, czy widać. Są notatki robione i dużo innych rzeczy. Shine Hopes, dziękuję za 14 miesięcy wsparcia. I cóż, wszystko w waszych trzymanych kciukach. Ja ćwiczyłem, ale tutaj naprawdę jest jedno miejsce pod sam koniec czwartego etapu, którego nie mam w ogóle opanowanego i które jest po prostu totalnym fuksem. Mogę przejść, to jest miejsce zaraz po tym tutaj właśnie. Wskakujemy i jest taka spadająca beczka, która się toczy i trzeba... To jest najbardziej pikselowo perfekcyjne miejsce w tej grze. Nie ma innego, bo tutaj dosłownie mierzyłem, jak to wygląda i puszczałem sobie w zwolnionym tempie jedna, chyba dziesiąta sekundy, czy nawet poniżej jednej dziesiątej sekundy pomyłki i koniec. I koniec. Pawle, od samego początku muszę przechodzić. Od samego początku. Binioluku, witam serdecznie. Moi drodzy, co tutaj dużo mówić? Przechodzimy do gry. Pach. We wtorek będzie VR, tak. Nie wiem, czy to będzie VR z tym moim urządzeniem do VR-u. Zobaczymy, ale będzie VR jako taki. Będzie Half-Life. Tutaj widzicie joystick, z którego korzystam. Piękny. Tutaj jest. Tu są moje spracowane ręce. O! Snowmanie, tak, widziałem tą demo tej gry, monochromatyczne, bardzo ładnie wygląda. Dobra.
Ja sobie jeszcze powiększę ekran na duży. O. O miniusie. Grane jest w tym momencie, jest grane na. Tutaj pokażę, na czym jest grane. To jest RetroPie. Pimiga. Dobra, zaczynamy. Tylko zobacz, zaraz. Czy jest dźwięk z gry? Jeszcze sprawdźmy. Momencik. Jest dźwięk z gry. Zaraz dziś zobaczymy. Witam Justynę. Czemu nie ma Jacka? Justyna i Jacek zawsze pojawiali się razem. Pawle, nie, jeszcze nie pisałem. Nie, nie, miałem dużo. Ja teraz naprawdę w wolnych chwilach, znaczy wolnych. Pracuję cały czas nad Frosthavenem praktycznie. Dobra. Czy z głośnością jest w porządku? Jacek gra sam, okej. Okay. Pozdrowienia dla Jacka. Dobra. Pierwszy etap powinien. Oczywiście tutaj jest dużo elementów takich mocno losowych. I czasami niedokładność mała sprawia, że wszystko się sypie, ale pierwszy etap to raczej bez straty życia powinien pójść. Więc tutaj jestem dość wyluzowany na tym etapie, bo tutaj nie ma takich miejsc strasznie wymagających. Już znam go dobrze. Ravenloft, o, dziękuję, jesteś moim największym wspierającym duchowym tutaj, Ravenlocie, drogi. Cześć, Incarnate One. I Sławko, witam. I Tako, dziękuję za życzenia. Wszyscy znacie te dźwięki. Wszyscy wiecie, że nie można tej strzałki dotknąć, tylko tutaj. O, już jest znane na pamięć. Bek się witam. Czekamy na przeciwnika, ping, dziękujemy, idziemy do góry, spuszczamy windę, windą do góry, dwa kroki tu, laser zabija przeciwnika, my po rurach wspinamy się, czekamy momencik, zabijamy puszkę, wciskamy przycisk, do góry, przysiad, do góry, do góry, do góry, przycisk, skok, bomba. Ja w zasadzie teraz mogę z wami spokojnie konwersować. Tak, tak, trenowałem. Jak widać, tutaj chyba już całkiem nieźle mi idzie. Hop, hop, hop. Jak spadając, muszę strzelić od razu, żeby mi nie uciekł. Tutaj spadam, kucam, pyk. Tutaj czekam odrobinkę. Naciskam. Spadam, kucam, bo przycisk, bo jest laser zaraz. Dobra, tutaj puszczam bomb. Czasami kilka bomb trzeba puścić. Mateuszu, dziękuję. Biorę bomby. Tutaj podczas treningów ginąłem parę razy dziwnym trafem. Michaelo, 10 miesięcy wsparcia, dziękuję serdecznie. Dobra. Idziemy za beczką, schodzimy, pyk, strzał. I Andrew, witam serdecznie. No widzę, że przygody Ryśka przyciągają stałą widownię. Naprawdę się nie spodziewałem, że gra sprzed teraz już 34 lat będzie wywoływać tyle emocji pośród widzów, którzy przychodzą licznie, za co bardzo, bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Indika, bardzo ciekawy tytuł, bardzo ciekawy. Wczoraj pokazywałem parę dem, oprócz Inkwizytora, przechodziliśmy wczoraj Inkwizytora, kawałek. No niestety Inkwizytor ma problemy. Nie wiem, czy do naprawy te problemy są, czy też raczej nie. Dobra, zabiję go, nie chcę mi się czekać. Ale było też kilka bardzo ciekawych dem, w tym Indika oraz Cryptmaster oraz Podziemia Bursztynowego Gryfa. Polska gra. Było też zawieszenie gry Outcast w przeciągu dosłownie 10 sekund. Bodzionie, dziękuję za 6 miesięcy wsparcia. Dobra, tutaj muszę poczekać, aż mój obraz wyidealizowany zniknie z ekranu, bo muszę przeskoczyć nad beczką, która zaraz ruszy stąd.
Tutaj można łatwo zginąć, ale od kilkunastu razy nie ginąłem tutaj. Najciekawszy moim zdaniem Indica i Cryptmaster z tych, które widziałem, to tak. Natomiast bardzo solidnie wygląda też bursztynowy gryf i będę w niego grać. Tylko tam moim zdaniem trzeba parę rzeczy zmienić, jeśli chodzi o interfejs, może nawet nie interfejs, tylko naukę tego interfejsu. Plutonowy jeleniu, witam serdecznie wśród obserwatorów. Dobra, nie mam już, jak widzicie, żadnych laserów, tak? Ale to żaden problem, bo zaraz je zdobędziemy. Bynajmniej nie ten laser, który tutaj jest. To jest taka pułapeczka, nie idziemy tam. Czekamy, aż robot spadnie. Pójdzie i spadnie w tą dziurę tutaj. Okej? Okay? Wchodzimy na powierzchnię. ABCD, witam serdecznie wśród obserwatorów. Idziemy tutaj na górę. Tutaj z tej beczki nie zeskakujemy, tylko spadamy po prostu. I teraz bierzemy sobie nasze lasery. Jacku, Fredzie, witam. Kucamy. Dobra, udało się i czekamy, aż ten pan przyjdzie. Tak, będę u borsuka. Miałem być w ten weekend, ale niestety borsuk się rozchorował, więc wszystko wskazuje na to, że będę u niego w ten weekend, w tę sobotę. Może do niedzieli zostanę. Madmanie, witam. Hash Zero, witam również. Bartiga, mój drogi, dziękuję serdecznie za podarowanie członkostw gry słowiańskich. I dołącza do nas Radek, dołącza Petrus, Marianek, Blaszka, Damian i po prostu. I witam retrofilu. Dobra. Piotrze, dziękuję za pozdrowienie. Pozdrawiam Ciebie i Zośkę. I że jutro nie ma szkoły, to gratuluję. Widzicie, pierwszy etap pokonany, tak? Pierwszy etap zrobiony bez większych problemów. I cóż, oby tak szło dalej. Dobra, przyspieszamy to. Tutaj musimy oddać od razu dwa strzały. Pyk i pyk. I podchodząc do tego skarbu trzeba uważać, bo spada sopel z góry. Dobra. Więc tutaj niestety ginę, bo to jest najdłuższy z etapów. Nawet czwarty jest, nie jest tak długi jak ten. Więc prawdopodobieństwo popełnienia głupiego błędu znacząco rośnie. Zwłaszcza, że jak sami wiecie, ci, którzy są tutaj już od 8 spotkań, że to jest gra niewybaczająca najmniejszych błędów. Miłoszu, witam serdecznie. Natomiast no, czuję się w niej znacznie pewniej niż na samym początku. W zasadzie pamiętam, no w zasadzie całą ją pamiętam. Koldziku, czy też Coldziku, witam serdecznie wśród subskrybentów. Bardzo mi miło. Już powoli dobijamy do 35 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Więc jak te 35 tysięcy stuknie, to nie wiem, to nagram jakiś filmik, może ten angielski, czy gry słów, z prośbą też, żeby na moje 51 urodziny pyknęło 40 tysięcy, a to już za 2 miesiące. Rafale, jak Quest 2 robi na tobie takie wrażenie, że w sumie jeśli po raz pierwszy masz gogle, to się nie dziwię, to jak Questa 3 zobaczysz, to... Oj! No właśnie, widzicie, tutaj głupi zgon, ale gramy dalej. Trzeba jeszcze... Nie zginąłem tutaj, nie wiem, od kilkunastu czy kilkudziesięciu rozgrywek. Ale to nie problem, bo jeśli uda mi się przejść ten etap, to i tak to życie mi się zregeneruje, a trzeci etap powinienem przejść bez straty. Pucusiu, nie kończę. Jeśli odblokuję piąty etap, to będę z siebie mega dumny. To jestem tylko rok starszy, jak Boże. Czyli twój teściu jest 50-latkiem. No, jak to brzmi? Czy ja też w sumie mógłbym być czyimś teściem? Nie czuję się jak teść. Andrea, z tego co wiem, to już na stałe odblokowuje piąty etap. Tak.
i mogę na nim ćwiczyć i później, żeby skończyć całą grę, trzeba od pierwszego do piątego przejść. Tutaj jak wskoczę, to będzie sopel z góry spadał, więc muszę uważać. O. O, jeszcze raz. Zauważyłem, że najczęściej ginę jednak z powodów technicznych, czyli w przypadku złego włączenia skosu w joysticku. Po prostu sam sobie podstawiam bombę i bomby takie zazwyczaj kładę w miejscach, w których no nie ma miejsca, żeby się oddalić, nie ma wolnej przestrzeni takiej, która pozwoliłaby mi odejść od tejże bomby. No i ginę głupio. Bardzo często też ginę na przykład w wyniku oddania skoku, tak jak przed chwilą widzieliście, który był o jeden piksel za blisko lub za daleko. Michale, wydaje mi się, że nastało, ale trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie odblokowałem. Mówiąc, że nie czuję się jak ty się brasz. No nie, po prostu dla mnie to jest abstrakcja. Ja wiem, że roku.pl, witam serdecznie wśród subskrybentów. Mój tato został, moja siostra wyszła za mąż w 86, czyli mój tato i mama mieli wtedy lat 45. Tak? 47 mieli, przepraszam. 47 lat mieli wtedy, bo oni się urodzili w 39, tuż przed wojną. O, teraz widzicie, jak nalewam sobie coś. Nic się nie ukryje przy tej kamerze. Jeden 25 w tym roku, drugi 16 w tym roku. Znaczy, ten starszy to nie wiem, chyba niewolny. Dobra. Jest pite wino. Takie domowe, znaczy wino domowe. Od kolegi wino dostałem. Dobra. Co tutaj trzeba zrobić? Trzeba... Zwykle tutaj ginąłem w tym miejscu, ale nauczyłem się nie ginąć, co pewnie zaraz mi się odbije czkawką, kiedy zginę. Tutaj spada z góry, leci taki blok lodu i trzeba poczekać. Nie iść do przodu, trzeba poczekać. Tutaj mniej więcej. O, właśnie. Chwycił się tej rury i zginął. No i znowu. Ojejku, jaka głupia śmierć. Dobra, stracone już 3 życia. I są głupio stracone życia, tak totalnie głupio. Ponoć Phil Spencer powiedział, że dziś, że Microsoft nie przestanie, nie zrezygnuje z produkowania konsol. Okej, to się cieszę. Natomiast miałem niedawno rozmowę z kolegą z branży, który w branży siedzi dużo. Długo siedzi w branży. I powiedzmy, że miał swego czasu... To nie Polak. Miał związki z Microsoftem, bliskie bardzo. I mówi, że Phil Spencer to jest korpo takiego poziomu bardzo wysokiego, że on świetnie udaje takiego gościa będącego wyluzowanym geekiem, nerdem, ale tak naprawdę te jego skórzane kurtki, koszulki i tak dalej, to mają być tylko maskowaniem. To jest gość bezwzględny, ponoć, i gracza... Może nie tyle udający, co nie czujący gier. O, nie czujący gier. Chociaż to jest jednostkowa wypowiedź pewnego człowieka, który był dawno temu z Microsoftem związany. Znaczy, dawno temu, 2010, 2005, w tym najlepszych latach. W latach Xboxa 360. Rafale, dziękuję serdecznie. Dobra, 3 życia mam. Mam nadzieję, że nie zginę. Tutaj też łatwo zginąć przy tym. Jeśli nie zginę, to będę mieć w trzecim etapie 4 życia. W trzeci etap powinienem przejść teoretycznie bez straty. Znaczy tak go przechodziłem wielokrotnie już bez straty, więc jeśli dobrze pójdzie, to w czwartym etapie powinienem mieć 5 żyć. Jeśli w czwartym etapie przejdę skutery, to dobrze by było. Skutery to jest najtrudniejszy tam moment. Blood Death. Możliwe, wiesz, to jest tylko taka wypowiedź anegdotyczna jednej osoby, która nie wiem, czy przypadkiem nie ma jakiejś urazy na przykład do pana Phila. Natomiast ja... O Jezus. Dobra. Nie wiem,
Pójdę dalej, ale tak tylko szkoleniowo, bo tutaj już... Nagromadzenie pecha w tym przejściu. Pierwsze koty za płoty się zgromadziło. Dobra. Pierwszy etap to totalna rozgrzewka. Kamilu, tak, ale nie widać tego. Po tym etapie nie było tego widać, że ćwiczyłem. Przeszedłem kilkukrotnie od pierwszego do czwartego etapu. Raz przeszedłem do czwartego etapu z 5 życiami. Czyli straciłem wcześniej 3 życia. I no cóż, i byłem bardzo pewien siebie na wtedy. I niestety straciłem 4 życia na skuterach. W czwartym etapie i z jednym doszedłem prawie do samego końca, gdzie straciłem życie na beczce. Jest takie jedno miejsce. I się zirytowałem dość, bo byłem... Gdybym tą beczkę przeszedł, to bym odblokował 5 poziom. Barksz, do końca nie sądzę, żeby mi się udało. Jeśli uda mi się dziś odblokować 5 etap, to będę to poczytywał sobie za wielki, wielki sukces. Rafale, też tak sądzę. On może jest graczem, ale no nie wiem, kiedyś, znaczy ja go osobiście nie znam, nigdy nie miałem okazji poznać. Możliwe, że to jest przemiły człowiek i kiedyś go tak odbierałem jako takiego, powiedzmy, trudno powiedzieć kumpla, ale kogoś, kto nadaje na podobnych falach. On jest w podobnym wieku do mnie. Ma podobne doświadczenia, może zdecydowanie bardziej rozwinięte, ale też wcześniej zaczął w branży i niestety po paru wypowiedziach, a szczególnie w ostatnich ruchach, mam wrażenie, że ktoś tam od czasów Dona Matrika coś się źle dzieje i nie potrafią tego naprawić. Na przykład Xbox Series S. Teoretycznie było to niezłe posunięcie, ale to jest konsola, która wstrzymuje bardzo X-a. Blondasie, mogę powiedzieć tyle, że część tłumaczymy, część nie tłumaczymy. Ale bez... Znaczy, chyba mogę powiedzieć, że Diablo 4 już w tej chwili na razie nie tłumaczymy. Czyli ten sezon już chyba nie był nasz. Ale inne chyba wszystkie. Oj, spóźniłem się. No MD, dokładnie na tym to wyzwanie polega oraz jeszcze na tym, na umiejętnościach manualnych pewnych, wiesz. Samo zapamiętanie mi nic nie da, jeśli nie pójdzie za tym pamięć mięśniowa. Co z tego, że pamiętam, o tutaj coś jest, jeśli nie potrafię skorzystać z tej wiedzy. Muszę, to jest zarówno połączenie... wyzwania intelektualnego, pamięciowego, jak i fizycznego. Czysta fizyczność w tym wyzwaniu. Piotrze, wstrzymuję wydawców, którzy muszą przygotować w przypadku Xboxa 2 wersje, w tym jedną słabszą, która musi działać jednak na tym Series S. Dlaczego tak długo czekaliśmy na Baldura na Xboxie? Dlatego, że nie wiedziano, jak poradzić sobie z optymalizacją na Series S. W końcu ta optymalizacja została zrobiona i gra wyszła na Xboxie, no ale to trwało dużo. Z drugiej strony można powiedzieć inny kontrprzykład, że o, dzięki temu, że jest Series S, to twórcy uczą się lepszej optymalizacji, prawda? No bo mają sprzęt, który wymaga od nich lepszego, większego przyłożenia się do procesu optymalizacji. A tak mogliby sobie to podarować. To jest... obosieczny miecz. Oj! Uff! Ale bym głupio zginął. Limaków. Wszystko Nintendo polecam. Mariana, Zeldę, Luigiego, Metroidy. Moim
zdaniem widzisz niejednokrotnie tunelowo próbuję ogarnąć pewien szerszym kątem pacjenta. To nie wiem, czy to jest do mnie? Czy to jest do mnie propozycja? Chyba nie, bo ja to naprawdę już niemal na pamięć znam wszystko, więc. Ping, ping, ping. Problem jest mój z tą grą taki, że mimo iż pamiętam o wielu rzeczach, to po prostu nie mam jeszcze zdolności manualnych tak wysokich, o w mordę, ale bym łatwo zginął, żeby z każdych opałów wyjść bezproblemowo. A tych opałów tutaj jest dużo. Jak widzicie. I czasami zdarzają się takie głupie ciągi zgonu, tak? A to jeden piksel za blisko, a to jeden piksel za daleko i z... O, tutaj jest. Zapomniałem o tym. Zapomniałem. Wiedziałem, że to jest, ale jakoś się rozkojarzyłem. No i jest też taki element, że staram się rozmawiać z wami, moi drodzy. A to wymaga dodatkowej podzielności uwagi. To jest też dobra nauczka, uczy ta gra podzielności uwagi, bo muszę robić kilka rzeczy na raz. Kiedy gram sobie sam bez nikogo obserwującego, to wtedy idzie mi chyba troszkę lepiej. Chudy Dredzie, nie grałem w planszówkę Fallouta. Słyszałem rzeczy średnie o niej. Ogólnie te gry od Fantasy Flight Games na podstawie gier komputerowych to raczej nie wyszły. Gears of War jest średni. Najlepszy jest Doom. Doom jest niezły, bo Doom tak naprawdę był w ogóle pierwowzorem Dissenta. Więc Dooma polecam. Szczególnie jeśli macie fajną ekipę, że jeden z graczy może być tym mistrzem podziemi. Zarządzającym złymi demonami, chochlikami i tym podobnymi. Natomiast moim zdaniem Gears of War planszowy jest mocno średni, XCOM jest mocno średni, XCOM jest kooperacyjny, Gears of War też. Fallouta nie grałem, słyszałem opinie średnie. Ta cywilizacja od Fantasy Flight Games też jest, no moim zdaniem nie ma startu w ogóle do Through the Ages, który do tej pory, jak dla mnie, pozostaje najlepszą cywilizacyjną grą planszową. Gra Vlady Chvatila, znakomitego czeskiego projektanta, który zasłynął najpierw właśnie grą Through the Ages, cywilizacją, ale później zrobił tajniaków, tak? I tajniacy to był jego bilet do zostania chyba milionerem i bilet do sławy. A koncepcja taka prosta. Ja pamiętam, jak myśmy na jakimś chyba pionku grali w prototyp tajniaków jeszcze. Nikt się nie spodziewał, że to będzie taki hicior. Szukam czegoś fajnego dla dwóch graczy? No to nie Fallout. Gdzie? W życiu. Na dwóch graczy jest mnóstwo fajnych gier. Naprawdę. Ostatnio polecam, jeśli chodzi ci o rywalizację, to Unmatched jest świetna. Bardzo dobry jest Władca Pierśni Konfrontacja. To jest jeden chyba z moich absolutnie ulubionych dwuosobówek. W zasadzie dwuosobówek to mógłbym teraz chyba z Marszu ze 100 wymienić. Lub gier, które mają dobry tryb dwuosobowy. Jaipur, Azul, Sagrada, to wszystko są gry. Jaipur jest stricte dwuosobowy, Azul i Sagrada dobrze działają w dwie osoby, więc. Through the Ages, Mindbug, właśnie, wspomniany Mindbug jest bardzo dobry. Mindbug to jest gra od Richarda Garfielda. Richard Garfield raczej złych gier nie robi. Splendor dla dwóch jest dobry, to prawda. Poprzez wieki taka gra, która jest. To nie Through the Ages, tylko gra od wydawnictwa Portal.
dwuosobówka taka bardzo fajna. Jest naprawdę mnóstwo gier dwuosobowych znakomitych. Tutaj, o, już bałem się, że od pewnego czasu nie leci ta śnieżynka, ale zaczęła lecieć. Gry Karla Hudyka, ta innowacje są super. Na chwałę Rzymu jest super. Tylko, że to nie jest gra, to nie są gry dla początkujących, nie? To absolutnie. Plus mają, powiedzmy, dość umowną oprawę graficzną. Dobra, tutaj zginąłem dwa razy. Dwa razy. Najdurniejsze zgony po prostu. Nie. Nie cierpię tych zgonów. Nie cierpię żadnych, ale tych to szczególnie. Takich absurdalnych. Popcornik, gratulacje! 100% z platyną. Pięknie. To jest wyzwanie. Szczególnie to wyzwanie. Wspinaczki i wszystkie Xerxesy, rozumiem, też pięknie. Do leśnicy to blisko mnie w zasadzie. Ja czasami w Długołęce bywam, to blisko leśnicy jest, jak do serwisu z autem jeżdżę. Bali na fali, wątpię, że się uda. Avel, Kroniki Zamku Avel, to jest fajna gra dla dzieci, nie? To jest polska gra, też warto powiedzieć. Oj, straciłem jeden pocisk, niedobrze. Ostatnio tutaj zginąłem, w miejscu takim, tak prozaicznym, tak prostym. Tak głupim jednocześnie, że było aż wstyd zginąć. Andrew, czekam na odnowionego Broken Sworda, czyli już nawet nie Director's Cut, tylko tego całkowicie odnowionego, który ma wyjść chyba w marcu. Jest, udało się skoczyć, ale czy przejdę? Ojejej. Tak się chwaliłem, jak mi dobrze szło, nie? I takie wtopy zaliczam tutaj. Dobrze, jeszcze, to jeszcze nic. Mogą być głupsze zgony. Jest! Udało się, super, super. Tutaj spadam, czekam chwilkę na pana, strzelam do niego, leci kolec, czy też stalagmit. Tutaj tego pana zastrzeliwuję, przeskakuję na drugą stronę, kucam, ciskam, oj, tutaj łatwo też zginąć głupio. Nacisnąłem przycisk, spadam i tu jest pingwin, szaleniec. Ja wskakuję do tej rury po lewej i tutaj są skarby, skarby. Brutalusie, no bo czemu jest mało planszówek na VR? Bo wtedy robisz grę dla niszy w niszy. Czyli robisz grę dla fanów planszówek, którzy jednocześnie są fanami VR-u. To jest grupa, to są zbiory, które w pewnych miejscach są zbieżne, ale zakładam, że nie tak bardzo by opłacało się robić planszówki. Mamy Katana na VR, mamy Demeo, który moim zdaniem jest mocno średnie i przereklamowane. Ja bym chętnie widział więcej planszówek w VR-ze, ale to sądzę, że po prostu się nie opłaca w tym momencie. Venomiz, ja jestem emo? W sensie, że mam grzywkę? No nie jestem emo, nie. Absolutnie, nie dołuję się i nie jestem z... Nie mam nastrojów żadnych smutnych. Nie słucham też takiej muzyki. Nie
Robię sobie oczu na czarno, a że mam taką fryzurę, cóż, mam taką fryzurę od czasów ogólniaka. Wybacz, że cię rozczarowałem. Dobra, czekamy na pana tego, zestrzeliwujemy go, pyk. I teraz mamy sekwencję ze skuterami. I ta sekwencja szła mi nieźle. Na sucho, jak przechodziłem. O, brzdęk wersji cyfrowej byłby fajny. Andrew, no, ja wiem tylko, że w marcu ma wyjść odnowiony Broken Sword i tyle. Tu i do góry, popatrzcie. Mam metodę już teraz na to. O, udało się. Więc czyżby sukces tutaj? Sukces, udało się. Czekam teraz. Pyk. Czyli fryzy zaimponowania mu dziewczyną? Nie, nie, nie. Nawet nie jest taki emo fryz. Wydaje mi się, że chyba najbardziej charakterystycznym elementem z wyglądu emo to są jakiś makijaż, nie? Ja nie mam żadnego. Jakoś chyba nigdy. Nie, jak byłem parę razy w telewizji, no to mnie tam pudrowali. To tak. Raimundo, witam. Na C64 polecam oczywiście Conker's Bad Fur Day. Bartiga, moim zdaniem najlepszą wersją jest brzdęk katakumby. Ja pamiętam łysego Ryśka. Ja pamiętam łysego Ryśka. Nevermore. Dobra. No, N64 to Conker's Bad Fur Day. Dokładnie, Nintendo 64. Czyli najpierw to, a teraz to. Teraz puszczamy bombę tutaj. Udało się. Snowmanie! Wiem, ja już go kiedy, na jednej z pierwszych transmisji go ochrzciłem jako kapral. Z rozpędu powiedziałem C64, a nie, to N64, to N64, oczywiście. Przejęzyczenia w chwili skupienia nad grą musicie mi wybaczyć. To jest warunek bezwzględny cieszenia się tą transmisją. Przejęzyczenia będą tak, jak będą moje potknięcia podczas poruszania się w tym pikselowym świecie niebezpiecznego Ryśka. Dobra, i czekamy. I teraz tak, tutaj wszyscy pamiętają, co trzeba zrobić. To było miejsce, które za pierwszym razem sprawiało mi mnóstwo problemów. Tutaj nie wolno się ruszyć, w sensie nie wolno iść. Tutaj trzeba od razu skoczyć po skosie w prawo. Cześć Lolas. Idzie średnio. Mogłoby iść lepiej, o tak bym powiedział. Tutaj jest głupie miejsce, o Boże, tutaj ginąłem tyle razy. Jak widzicie te kolce, trzeba podejść do samej krawędzi. Jeszcze bardziej, jeszcze, o, i dopiero stąd można skoczyć. Shine Hopes, no mówiłem troszkę o Apple Vision Pro, natomiast ja mam nadzieję za jakiś czas uzyskać do nich dostęp i sprawdzić na własnym czole i na własnych oczach, jak to się prezentuje. Bardzo jestem tego sprzętu ciekaw. Możliwe, że jeśli w końcu produkcja naszej gry ruszy. Cały czas czekamy na finansowanie. Jeśli finansowanie ruszy, a nie chcę zapeszać, to prawdopodobnie będziemy się przyglądać też wersji na Apple Vision Pro, bo to jest rynek bardzo ciekawy. Oczywiście widziałem też mnóstwo dystopijnych takich
opinii na temat tych gogli, że to koniec świata w ogóle i tak dalej. Natomiast takie opinie pojawiają się przy każdych goglach VR-owych, że to jest próba, nie wiem, odcięcia ludzi od rzeczywistości. No, trochę mnie to śmieszy. Trochę mnie to... Nie, nawet mnie to nie irytuje. Śmieszy mnie to po prostu. Bo oczywiście każda technologia niesie z sobą pewne problemy i na pewno Apple Vision Pro też takie problemy z sobą niesie, bo widzieliśmy wszyscy filmiki z ludzi, którzy jechali samochodem, mając te gogle na głowie. To jest ogólnie bardzo niebezpieczny nie jest, no bo widzimy przez nie, natomiast może być niebezpieczne, jak nagle stracimy zasilanie i tak dalej, albo cokolwiek innego się stanie, albo nas jakiś filmik wyskakujący pobudzi do czegoś. Więc nie polecam. Albo chodzenia w tych goglach. Natomiast to może być świetny sprzęt do pracy po prostu. Do pracy, szczególnie jeśli ktoś dużo podróżuje, to zakłada sobie gogle i może się odciąć od otoczenia i pracować tak jakby, nie wiem, w samolocie, czy w autobusie, czy w pociągu, mając swoje własne środowisko, szczególnie jeśli zostanie dodana obsługa wielu monitorów. Na razie jest bezsensownie, tylko jeden monitor można klonować. To jest... No nie, nawet nie wiem, jak to określić. To jest bardzo, bardzo głupie. O, cześć Dawidzie. Dawid to jest nasz tutaj miejscowy kaznodzieja. Niesie słowo. Proszę się z niego nie nabijać absolutnie, bo Dawid, jeśli pisze to na serio, to ja to bardzo szanuję, bo znaczy, że jest człowiekiem wiary. A taka głęboka wiara to jest coś bardzo rzadkiego obecnie. Dami, witam. Rafale, ja będę na Pixelu na pewno. W ogóle, może się pochwalić, dostałem zaproszenie do grona jury na Pixelu. Będę oceniał gry, które tam się na Pixelu pojawią. Tak, Brutalusie, też widziałem, że obraz jest po prostu fenomenalny na tych goglach, więc... Dobra, jak przejadą te dwa, to będę wskakiwać tutaj. O. Dobrze, udało się. No to jest bardzo niefortunne to, co się stało. Po raz pierwszy w tej grze, a grałem w nią wiele razy, miałem taką sytuację, że bomba nie zabiła tego typa. Po raz pierwszy. Ojojoj, a tu już jest sama końcówka. Mavericku, tak, MX5 jest, ale pewnie będę sprzedawał. Bo po prostu nim nie jeżdżę, bo teraz z różnych przyczyn jest tak, że no w zasadzie nie potrzeba dwóch aut w domu. Czy nawet trzech, bo jeszcze Andrzej ma swoje, więc pewnie będę sprzedawać. Ravenlocie, twoje wsparcie dla mnie, dziękuję ci tak z głębi serca. Jesteś chyba najbardziej wspierającą mnie tu osobą, za co ci serdecznie dziękuję. Rafale, chyba tak, chyba 7-9. Pewnie będę też na Prykonie, na pewno będę w Brzegu na Retrosferze, bo Brzeg to rodzinne miasto moje i powiedzmy, że dla mnie to też jest bardzo ważna impreza, no, i dla Andrzeja przede wszystkim, Muzyczuka. Będę też prowadzącym ten koncert Final Symphony II, na które bardzo zapraszam w imieniu organizatorów. Możecie kupić bilety chyba jeszcze chyba są, ale już niedługo. Więc kupujcie koniecznie. I tam będę na pewno. Będę też na koncercie Last of Us w kwietniu. Więc nie chowam się po piwnicach, jestem tu i ówdzie. Z Lotry Sławian to będzie na 50 tysięcy, czyli jestem przez 2 lata bezpieczny. Nie sądzę, żeby w ciągu 2 lat 50 tysięcy widzów się, subskrypcji się pojawiło, więc... I teraz schodzimy na dół. Dobra, jeszcze raz. No, coś jest...
końcu! Co to się działo po prostu? Jakieś przedziwne rzeczy. Nie idź tam! O Jezu. Adi Retrofan, jeśli tylko borsuk wyzdrowieje, to tak. Ja tutaj jestem gościem, czekam na znak od gospodarza. Teraz w ten weekend borsuk poprosił, żeby przełożyć, bo się bardzo źle czuł. Życzę mu zdrowia i dojścia szybkiego do formy. Tutaj trzeba uważać. Spada zaraz kolec. I to jest ostatni ekran w ogóle. To jest ostatni ekran. Ojej. No nie udało się. Nie wiem, jak tutaj spaść po prostu. Nie miałem już. Oj. To przejdzie do annałów. To przejdzie do annałów. Taki głupi zgon. Ach. Marku, witam serdecznie. Dziękuję za subskrypcję. Wpiszemy tutaj, chyba możemy zacząć wpisywać od samego początku. Bo już nie pamiętam, czy to był ryk 30, czy któryś tam. Dobra, dajmy 31 w takim razie. 31. 31 ryk. Ciekawe, czy do 50 uda się dojść. Dobra. Luzik, pierwszy etap, przechodzimy z marszu. Anodarze, witam. Teraz, czy ja dobrze widzę liczbę widzów obserwujących? 442 osoby na YouTubie obserwują zmagania starszego pana grającego w grę sprzed 34 lat i 138 osób na Twitchu. Dziękuję, dziękuję niezmiernie. Dzisiaj soczek z magicznych jagód. Domowe Porto od kolegi. Salut, panie kormoranie. Nie do starszego, doświadczonego wyzwania mi życie. Więcej niż na kanale sportowym. No słyszałem właśnie, że ostatnio na kanale sportowym było 230 osób, czy tam 280 osób przy milionowej subskrypcji. No to jest coś, co daje do pomyślunku. Janku, witam serdecznie wśród subskrybentów. Piotrze, nie są sami seniorzy tutaj, jest większość, znaczy seniorzy, no zależy jak rozumieć seniorów, prawda? Bo jak już wielokrotnie mówiłem, średnia wieku widzów gry z mojego kanału Ryslaw to jest około, to się zmienia, ale w tej chwili to jest chyba 37-38 lat. To jest średnia wieku. Natomiast są osoby nieliczne w wieku tam 20 czy nawet poniżej 20, są też osoby powyżej 60. Ich jest chyba więcej niż tych osób poniżej 20. No jest sporo osób 40, 50, Frodi 35, nie? Proszę sobie tego pół roku nie cofać. To już jest 35. Dobra. Mateku, witam. No Matek to jest chyba 76 rocznik, tak mi się wydaje, więc Matek jest w kwiecie wieku. Ireneuszu, 50. MZ-cie, współczuję bardzo. Damian 36, Boż, 36. No legendarek, to jest najlepszy rocznik oczywiście. Jacku, witam serdecznie. Popcornik rocznik 0, znaczy jak to 09? 2000, nie 2009. Nie wierzę, nie wierzę.
Naprawdę rocznik 2009? Czyli masz w tej chwili, w tym roku lat 15? Naprawdę? Wow! Ty jesteś. Bo właśnie to w takim razie, bo ty jesteś dziewczęciem z tego, jak rozumiem. Plutonowy Jeleniu, witam serdecznie wśród subskrybentów po raz kolejny. To jesteś młodsza od mojego młodszego syna. To tym bardziej cię witam. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Naprawdę, nawet nie wiesz, jak mi miło, że twój rocznik mnie ogląda. To super. Bardzo się cieszę. Żona PB to młódka, widzę, 95. Ten to wie, jak się z młódką ożenić. Graku, witam serdecznie. Zośka ma 6 lat i też ogląda. Dziękuję jeszcze raz. Piotrze, pozdrowienia dla córy. Ravenlocie jeszcze nie ma 3 miesięcy. Ja wiem, że ty mi dobrze życzysz, ale na razie jest. Nawet nie ma 1,5 miesiąca. Zacząłem 31 stycznia. Nie, zacząłem. Przepraszam, zacząłem 1 stycznia. Myślałem, chciałem powiedzieć 31 grudnia. Zacząłem 1 stycznia w nocy, więc. Ravenlocie. Trochę obiektywizmu. Ja wiem, że wkładasz w dopingowanie mi całe swe jestestwo i czasami możesz się pomylić, no ale nie aż tak bardzo. Łączy pokolenia, no. Jezus. O Boże! To jest tak radosna atmosfera doprowadziła do mojej śmierci. Nie zginąłem tutaj od chyba kilku transmisji, ale bywa. Ja mam 17 kwietnia, czyli za, no, za 2 miesiące mniej więcej. Balina fali. Tutaj się wliczasz do kategorii młodszych. Ireneuszu, dziękuję serdecznie za dołączenie do gry Sławia. Oj, chyba spartoliłem. Chyba na pewno spartoliłem. Bo winda. Wiecie co? Wyzeruję ten etap. Zrobiła się rodzinna atmosfera, ale no niestety pogubiłem się w tych wszystkich naszych wyznaniach wiekowych. I wobec tego muszę jednak skupić się na zadaniu. Jako domorosła głowa rodziny muszę zadbać o to, aby wykonać zadanie. Rafale, nie ma sprawy. Dziękuję. Dziękuję za dobre słowo. Petrusia, ale teraz zrobić ankietę wiekową? Poczekaj, to muszę. Jak to się robi tutaj? Show your. Engage with your audience. To jest to. Add reaction. Start a poll. No właśnie. Piotrze, dziękuję serdecznie za wrzucenie do skarbonki. Zaraz tu się pojawi informacja. Ile masz lat? I będziemy tak. Poniżej 18. Osiemnaście, 25. Damy 26. Nie, 26, 30. Dam opcję 31, 36. Następnie. O nie, nie mogę tak. Mogę mieć tylko 4 pozycje. Dobra, poniżej 18 dam 18, 25, 26, 36. Kurczę. Dobra, 18, 30 dam. 18, 30.
18:30, ale to taka dziwna jest wartość. To 31, 41 i 41 plus. Zobaczymy. 42, 42 plus. Proszę bardzo. I ciekawe, to co mogę zrobić na tym, na Twitchu? Czy ktoś mi powie, jak to na Twitchu zrobić? Poczekajcie, ustawienia wyróżnień na czacie, tryb tarczy, ustawienia czatu, to chyba nie to. Nie wiem, jak to na Twitchu zrobić za bardzo. Szuwarku, ty zrób. O właśnie, Szuwarek zrobi. 18:30 jest krzywdzące. Patryku, no cóż zrobić? No, są tylko cztery pozycje. Teraz, czy ja to mogę przypiąć jakoś? Bartoszu, dziękuję serdecznie. Zaczynam zbiórkę na leczenie twoich palców po przejściu. Bardzo dobra zbiórka. Serdeczne dzięki. Piotrze, raz jeszcze dziękuję za wrzucenie do skarbonki. Ja mam bardzo aktywną widownię. Mam super widownię. Najlepszą na świecie po prostu. 54%, 31-41. Jak ja to mogę zobaczyć lepiej? O, dobra. Poniżej 18, 2%. Czyli tak jak myślałem, 31, 41, 54% w tej chwili. Nierobku, witam. Dobra, przewinę sobie. Miraski, to wszystkiego najlepszego. 40. To miłe urodziny. Ja dostałem piękny tort na 40 urodziny. Tort portalowy od mojej siostrzenicy. PB, rodziłeś mnie żonka od starszaków i młódki. MZ, ale to wasza zasługa jest, nie? To jest. I wam bardzo dziękuję za to. Cały czas patrzę tutaj. 215 głosów już jest. I poniżej 18 jest 1%. No tak jak myślałem, tak jak myślałem. To jest, pokrywa się z tym, co widzę na karcie YouTube'a, na karcie kanału, że najwięcej jest tam 37, mniej więcej. Poniżej 18 prawie w ogóle nikogo. A później. Kolejna grupa to jest powyżej 40, a kolejna to poniżej 30. Przebiliśmy kanał sportowy, brawo, Benowisy. Cieszę się. No to kanału zero się raczej nigdy nie da przebić. Ale no cóż, trzeba powiedzieć, że pan Krzysztof Stanowski pięknie się wpasował. Odlotowy człowieku, dziękuję serdecznie za dorzucenie do skarbonki. Rocznik Brutalus 89 najlepszy. Powiem ci, Brutalusie, że 88, 89 rok to były świetne lata. To były super lata. Tak, znaczy, tak sentymentem je bardzo wspominam. To był czas wielkich, wielkich zmian. I było bardzo też biednie, ale czuć było, że jesteśmy w epokowym momencie historii. Później się okazało, że to trochę jest nie do końca tak dobrze, jak myślałem, że będzie. No ale jednak świat się zmienił. Bardzo. Imperium zła upadło. Przynajmniej na chwilę. I ogólnie mam wrażenie, że przełom lat 80. i 90. to był czas takiej największej beztroski. MRX, bardzo się cieszę, że podoba Ci się w to, co gramy. 250 głosów. 55% jest
O, tutaj jest bieżąca ankieta też na Twitchu. Momencik, zaraz zobaczę. Rozwin. I bardzo podobnie się rozkłada. Bardzo podobnie się rozkłada. 37, 40, 53%, 42 plus 29, 18, 30, 18. Czyli ma to, statystyki kanału mają tutaj swoje pokrycie. Drakajny, stary grzyb, chłopie, chłopie. Co ja mam powiedzieć, moi równolatkowie? Możemy tylko starać się dbać jak najbardziej o to, by trzymać formę, by żyć zdrowo, by być w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Emeriksie, tutaj trafiłeś na kanał, gdzie średnia wieku, jak widać, jest dosyć wysoka, więc sądzę, że większość osób pamięta te komputery. Większość. Odlotowy człowieku, to dokładnie tak jak ja. Bali na fali, dziękuję za ponowną subskrypcję. Dobra, teraz nie będę mógł użyć strzału, bo inaczej muszę poczekać, aż ten pan przyjdzie do mnie. Emeriksie, jeśli jesteś tutaj, to od razu ci polecę kanał zaprzyjaźniony, Retro Borsuk i Montek. I tam w ogóle wśród widzów to same stare grzyby. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Też super, rodzinna atmosfera, bardzo, bardzo polecam. Retor Borsuk i Montek to jest kapitalny kanał po prostu, kapitalny. Więc jak go jeszcze nie znasz, to koniecznie zasubskrybuj i zobaczysz, staniesz się jego stałym widzem. Panie Kormoranie, to ja też, to moja pierwsza gra. Szuwarku, dobrze. Możesz jak najbardziej podbijać statystykę. Uwaga, żebym teraz nie zginął tutaj głupio. Nie zginąłem głupio. Borsuka to jest obowiązek subskrybować. Jeśli ktoś ma taką nostalgię do dawnych dni i chce poczuć się jak wśród kumpli z podwórka, a ma już ponad 40 lat, no to kanał Borsuka to jest obowiązkowe miejsce spotkań. MZ-cie, ja mam taką zaletę, tudzież czasami jest to dla mnie zaleta, czasami wada, że ja niestety lub stety bardzo szybko zapominam urazy. Pamiętam dobre rzeczy, natomiast bardzo szybko zapominam jakieś rzeczy nieprzyjemne, traumy i tak dalej. Po prostu nie pamiętam. Ktoś mi musi przypomnieć, że coś złego się stało. Albo że ktoś mi wyciął jakiś numer, bo ja zapominam o tym. I to jest czasami groźne, bo nie pamiętam, że ktoś był wobec mnie nieszczery, nie fair, oszukał mnie w jakiś sposób i traktuję go, spotykam po jakimś czasie i traktuję go tak jakby, o, cześć, super, że cię widzę. I w tym względzie to jest wada. Natomiast pozytywne jest to, witam Cyberstonkę ponownie, że nie stresuję się tak bardzo. Nie rozpamiętuję. I to jest wielki plus. Dobra, pyk. I to nie jest coś, czego ja się jakoś uczyłem, po prostu taki jestem, no tak. Tak zostałem zaprogramowany chyba. Dzisiaj żadnego whisky nie ma. Dzisiaj jest takie bardzo delikatne domowe wino. Dobrze. Znaczy,
Niektóre złe rzeczy pamiętam jako ciekawe anegdoty, na przykład to, jak byłem wielokrotnie w życiu poturbowany fizycznie, jak byłem połamany, ale to jest dla mnie też taka dobra nauczka, że staram się już nie być połamany. Staram się unikać takich sytuacji, które by doprowadziły do tego, że znajdę się w gipsie albo stanie się coś jeszcze innego, niemiłego. Tam jest jakiś pan, który nie chce zejść. Proszę pana, czemu pan nie chce zejść? Proszę zejść. Mam dla pana laserowy pocisk. Piaskowy najeźdźco. Wstępnie tak. No, ja czekam tylko na informację od Borsuka. Dobra, pierwszy etap udało się przejść ponownie. Bez straty. Panie Zbyszku, proszę nie zdradzać receptury. Nie 92, 93. Dobra, pyk. Gdyby to było 92, to już bym nie żył pewnie. Popcornik. Polecam, jeśli uda ci się zdobyć, to Sony PVM. Natomiast prawdopodobieństwo, że uda ci się taki telewizor zdobyć, jest nikłe. Ogólnie Trinitrony z dawnych lat. Albo monitory do Amigi, albo do monitory, albo Philips robił monitory do Amigi, albo co tam jeszcze robiłem? Chyba Commodore po prostu robił monitory do Amigi. One świetnie się nadają do retro gier. Nie, Michał, po prostu miałem wypadki różne. Miałem dużo różnych wypadków i które się kończyły w sposób taki, no, nie wiem, lewa ręka to 4 złamania chyba, bark złamany, prawa ręka 2 razy, nie, raz, prawa ręka tylko raz, więc spoko. Pawle, nie rozwiązałem problemu z prowolwerem, więc jest jeszcze jedna możliwość. Będę musiał nadajnik Bluetooth kupić jakiś i przedłużkę jakąś do niego, bo ten, który dostaję z prowolwerem, po prostu nie działa. Natomiast ten, który mam nadajnik wbudowany do komputera Bluetooth, działa tylko w bardzo ograniczonej odległości. Jak się oddala od komputera, to przestaje działać. Więc muszę znaleźć coś mocniejszego, co nie będzie wywoływać konfliktów sprzętowych, bo ten prowolwerowy takie konflikty wywołuje. Błąd 31, nie znalazłem niestety rozwiązania problemu tego błędu. To są nieaktualne sterowniki, z tym, że ten sprzęt nie powinien mieć sterowników w ogóle. Andrea, nie, to było tak bardzo dawno temu, że nic, znaczy inaczej. Teraz nie dają, natomiast cały czas moja lewa ręka jest znacząco słabsza od prawej. I no, cały czas pracuję nad wyrównaniem, ale ona jest no, i chudsza jest, i zresztą widać, nie? Jest chudziutka. I jest, mam delikatnie ograniczoną mobilność nadgarstka. W ogóle to i tak cud, że mogę nim ruszać, bo mój ortopeda, kiedy mi składał, powiedział, że na 90% to już nadgarstek mi zostanie w jednej pozycji, bo miałem bardzo skomplikowane, otwarte złamanie tutaj. Obie kości wyłaziły na zewnątrz, krew tryskała, działy się rzeczy. Więc ogólnie teraz nie dają znać te kontuzje, oprócz tego, że lewa jest niestety znacząco słabsza. Dlatego też poczułem się teraz skonfundowany. Dobra, to pierwsze życie stracone. W tym miejscu to nie zginąłem chyba od pierwszej transmisji, kiedy tutaj byłem. Odrobina skupienia teraz.
Erik, jestem podobny do Giovanni Simeone, to tego nie słyszałem jeszcze. Już słyszałem o wielu podobieństwach, ale do Giovanni Simeone jeszcze nie słyszałem. Najczęściej się pojawia pan z ten, z Rammsteina, ale to chyba z powodu fryzury. Może, znaczy ja mam w ogóle brata bliźniaka piłkarza i polecam sprawdzić zdjęcie, to był członek tej złotej, legendarnej złotej jedenastki Portugalii z lat 90. Emilio Paxayo, pisze się przez Paxayo chyba się pisze, tak mi się wydaje, Emilio Paxayo i jak go wygooglacie, no to jest pewne podobieństwo. Jesteśmy z tego samego rocznika jeszcze, na dodatek. Andrea, też coś takiego było. Tak, tak. Jest! Udało się! I do tego nowego księcia Persji, tak, też coś w tym jest. Oprócz tego, że on no, ma taką bardzo rastafariańską fryzurę. O, Simplex, on nie jest podobny do pana Corgana ze Smashing Pumpkins. On wygląda identycznie jak pan Corgan ze Smashing Pumpkins. Nawet podobnie mówi. Znaczy w sensie tembru głosu ma podobny. Młody Raziel, o to duży komplement. Młody Raziel to taki... Czy ten Emilio równie dobrze włada joystickiem? Nie mam pojęcia. Natomiast jest moim... On jest chyba o miesiąc czy dwa ode mnie starszy. Z lutego chyba. Albo z marca 1973 roku. No ale jest podobieństwo. Znaczy, inaczej, było, bo teraz pan Emilio wygląda troszkę... starzej, bo ma siwą brodę, wyłysiał całkiem, dorobił się brzuszka i tak dalej. Emilio Peksze, tak? No właśnie. Mario Cipollini? Muszę sprawdzić. Znaczy ja nazwisko kojarzę, to też piłkarz jest, nie? Że też nie jestem podobny do żadnego rodaka, tylko jak jacyś południowcy. Lord Ciacho, witam cię serdecznie oraz wszystkich rajdowiczów. Jakże miło, że wpadacie z rajdem na grę, którą męczę od początku stycznia, czyli Rig Dangerous 2, i to jest próba przejścia tej gry od początku na jednym tak zwanym kredycie, czyli tylko na jednym zestawie żyć, bo tylko w ten sposób przechodząc grę mogę odblokować piąty etap i zobaczyć właściwe zakończenie. Jak na razie jest to niemożliwe dla mnie, ale może kiedyś się uda. Co było grane, Lordzie Ciacho? Blondasie, ja bym bardzo chętnie coś z Wąziem nagrał, bo Wązio jest super gościem. Tylko nie wiem, czy ma czas. Helldivers! O, jak Helldivers, bo przymierzam się do zakupu. Bardzo przyjemna rozrywka, niestety jest też troszkę problem z serwerami. Tak jak słyszałem, ja poczekam z zakupem, aż się te problemy ulotnią. Piotrze, witam serdecznie. Mocno polecam. A Lordzie, czy ty grasz na Steamie, czy grasz na tym, na PlayStation 5? No, ale będzie grany ten Helldivers. Tylko teraz najpierw ja mam do ogarnięcia Final Fantasy. W przyszłym tygodniu będzie głównie Final Fantasy. Na Steamie, okej. Okay. Joszko Broda, witam serdecznie. No dobra. Doszliśmy daleko. Doszliśmy daleko. Nie zginąć w durny sposób. Gregu, prawda, że podobny w czasach piłkarskich mocno? Mocno podobny. I fryzura podobna i ogólnie rysy twarzy. Nie to, że klon, ale jest podobieństwo.
Janku, jak tylko będę miał czas to ogarnąć, jak pewnie widziałeś lub nie widziałeś ostatnio z Questa, nie miałem czasu korzystać. Rick jest podobny do pana Trumpa? No rzeczywiście, tak, tak. Ma taką piękną blond czuprynę. Włodku, chyba koty śpią, bo nie drapią do drzwi. Gdyby nie spały, to by drapały do drzwi. Arku, witam serdecznie. Czekamy, aż kapral zejdzie, daję mu strzała. Lordzie, ja tutaj czuję, czy to nie czasy dzieciństwa, czasy nastoletnie... Już zaraz. Miałem 18 lat, kiedy ta gra wyszła. Boże mój! Więc no, nie czasy dzieciństwa. Czasy wczesnej dorosłości. Ale powiem, że to jest taki hardcore ta gra. To jest taki hardcore. Nie wybacza niczego ten tytuł. Żadne Dark Soulsy i tym podobne nie mają się z nim co mierzyć w ogóle. Uf, udało się. Lolas, jeszcze koty przyjdą, bez obaw. One są tak czasami nachalne. Czekam. Sam zginął! A, Lordziacho, FF7 Remake, okej. Haroldzie, powrót do przygodówek. Wydaje mi się, że w drugiej połowie lutego, jak wrócę od Borsuka, to pewnie się weźmiemy za Sama i Maxa, bo to zostały tylko trzy przygodówki Lucasfilmu do zrobienia, czyli Sam i Max, Zack McCracken oraz Labirynt. No i sądzę, że na Sama i Maxa będzie potrzebna ile? Ze 2-3 sesje, bo ja nigdy nie skończyłem Sama i Maxa. Zacka McCrackena skończyłem ze 2-3 razy, ale ostatnio 35 lat temu. Banishers, no ja niestety nie dostałem kodu. Dystrybutor chyba za mną nie przepada, więc. Bo były prośby do dystrybutora, żeby udostępnić mi wcześniejszy dostęp, ale. Ale nie. Odlotowy człowieku, poczekaj, tak zwany półka moment, sekunda, chyba mam tutaj. Proszę. Kolekcjonerskie wydanie. Z dedykacją od Charlesa Cecila, z komiksem, z dodatkowym, co tutaj jest jeszcze, dużo dobra, o, proszę bardzo. Official soundtrack, sama gra, więc wsparłem tę grę na Kickstarterze i dostałem taką oto wersję. Tak, odlotowy człowieku, edycja z Kickstartera, tak. Darlonie, nie sprawdzałem Skull and Bones. Jeśli chcecie Skull and Bones zobaczyć, to zapraszam do koleżanki Artixany na Twitchu. Ona pokazuje tę grę, wyglądając jednocześnie jak piratka, bo ma taki strój piracki. Więc są wrażenia i z gry, i także cosplayu, że tak powiem. I bardzo, bardzo, bardzo przemiła dziewczyna. Przemiła dziewczyna, polecam. Daniel Rush, we wtorek kontynuacja Half-Life 2 VR. I'm Commander Rysza and this is my Puka. Puka moment, tak jest. Dzisiaj pojawiła się recenzja UV-a Skull and Bones i mówi, że lepsza niż się spodziewał. Ja ogólnie bardzo cenię sobie opinię UV-a, czyli Krystiana o grach i jeśli on mówi, że jest lepiej niż myślał, a myślał, że będzie średnio lub słabo, to warto zerknąć na tę grę. Natomiast wydaje mi się, że polityka cenowa w jej wykonaniu jest dosyć dziwna, bo chyba chcą, nie wiem, $60-70.
Mati, ja nie miałem w ogóle nigdy Atari 2600, więc nie wspominam żadnej. Znaczy, widziałem tę konsolę w takich katalogach domów wysyłkowych Quell z Niemiec zachodnich, natomiast sam nigdy konsoli tej nie miałem. Oczywiście znam ją, wiem, jakie gry tam były, ale ja zacząłem od ZX Spectrum i Commodore 64. Kuba, nie grałem w Animal Crossing, to jest gra zupełnie nie dla mnie. Zupełnie nie dla mnie. Wiedźmina wtedy grałem. Dobra, hop. Udało się. Dobra, teraz tutaj nie zginąć w idiotyczny sposób, proszę. Dobra. X-Bary, witam serdecznie. Gin, kapralu, no, idź na kolce. Brawo, dziękuję ci serdecznie, to bardzo było miłe z twojej strony, drogi kapralu. Mówię na niego kapral, bo jeśli czytaliście komiks Kajko i Kokosz, to wiecie, że ten gentleman, którego przed chwilą miałem okazję ubić, wygląda niemal dokładnie tak jak kapral z tego komiksu. Postać legendarna wręcz. Postać, która wywarła wielkie piętno na osobnikach w moim wieku. Złodziej przesunięty raczej na marzec, Andrea, bo muszę tego finala skończyć. A to jest wymagające bardzo. Nie wiem, czy zdążę przed 29 lutego. Chciałbym bardzo. I strasznie żałuję, że nie ma polskiej wersji tej gry w planach. Znaczy, w wersji konsolowej. Kapral to jest jedna z najwspanialszych postaci w historii komiksu jako takiego. Genialny. Kapral i Hegemon w ogóle. Niech co, krwawy Hegemon? Niech żyje! Na podkreślenie wagi moich słów, siłacz palnie pięścią w stół. Łżesz, rusałko, czuję, że jestem kimś znacznie... Co to... Tej pułapki nie widziałem. Jestem zaskoczony. Bardzo. Nigdy tam jeszcze nie zginąłem. Nie kojarzę przynajmniej. Oj, jestem zły, bo to się nie powinno stać. Właśnie widzicie mnie w stanie wściekłości i rozgoryczenia. Żalu w stosunku do tej gry. No, to było bardzo niemiłe. I nie wiem, jak tego uniknąć. Czy to jest coś losowego? Czemu ja tam zginąłem w ogóle? To jest jakaś zupełna abstrakcja. Może muszę się trzymać bardziej prawej strony. To jest... Czyli tutaj, przy ścianie bardziej, bo chyba tylko o to chodzi. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Tak, to o to chodzi. Trzeba się trzymać prawej strony. No i ogólnie w życiu to jest bardzo dobra rada. Szczególnie na jezdni. Krzysztofie, no ja się nie zgodzę zupełnie. Ale może to też wynika z faktu, że ja się wychowałem na chryście Chmielewskim, Rosińskim i Wróblewskim. To nowe wydanie Torgala jest bardzo kuszące, ale ja już mam całość w poprzednich wydaniach, więc... Jest kuszące, ale z drugiej strony zastanawiam się nad sensem ewentualnego zakupu. Zgincie obaj! Obaj! Pięknie! Pięknie. No, Wróblewski mistrz. Jestem fanem totalnym Jerzego Wróblewskiego. Mam chyba wszystko, co na razie zostało wydane. Bigorku, witam. Oferma, tak, oferma, broń biologiczna, kichająca. Pan Christa Janusz przewidział. Jest!
Jest! Jest! Będzie 5 żyć na początek trzeciego etapu. Rafale, miłej zabawy. Brawo! Brawo, brawo, dziękuję. Ależ wodzu, co wódz, to jest oczywiście Tadeusz Baranowski, mistrz, absolutny geniusz. Dobra, tu już się nauczyłem paru takich... O, myślałem, że pokażę pewien myk, ale mi nie wyszedł, niestety. To może... Bo tutaj można tego przeciwnika zabić tym głazem. Tytusopedia za tydzień znowu jest dostępna w sklepie gildii. 200 zł chyba każdy z tomów kosztuje, nie? Dobra. Jest duża szansa. Oczywiście możliwe, że to całkowicie zapeszę, że przejdę ten etap bez strat. Tutaj będą trzy spadające gruzy. Za momencik pierwszy. Tu drugi. I tutaj trzeci. I w tym etapie jest jedno miejsce, no takie ekstremalnie losowe. I nawet nie wiem, od czego zależy to, czy zginę, czy nie, bo próbowałem na różne sposoby. Zresztą, kiedy do niego dojdę, to wam powiem. Dobra, 5 żyć. Jesteśmy w trzecim etapie. Czekamy teraz, kolce się schowają. Hop, skłócamy. Do góry. Ping. I tu normalnie zabijamy ich. No, retrofilu, ja mam piękną kolekcję tytusa, którą zbierałem od lat młodości. Pierwszego tytusa dostałem w wieku 7 lat, w 80 roku, od mojej kochanej mamy. To był tytuł z Księga 14. Cały czas mam ten komiks. Dobra, tutaj taka informacja techniczna. Widzicie na dole, po lewej stronie, te poruszające się elementy podłogi. One wybijają do góry. I teraz tak, kiedy zostanę wybity do góry, z prawej strony na górze zaczynają spadać beczki. I można je całkowicie ominąć w momencie, kiedy skoczymy na pierwszy z tych ruchomych elementów i od razu damy w prawo. I wtedy uda się ominąć beczkę. O, nie wiem, czy się udało. Nie udało się. O, dosłownie jeden piksel za daleko poszedłem. Dosłownie jeden piksel. Oj! Uff. Uff. No dobra, czekamy. 500 osób na YouTubie? Więcej niż kanał sportowy. O, już spadło. Tak jak tylko powiedziałem kanał sportowy, to od razu jakaś klątwa dotknęła. Już mniej widzów. Ale i tak mnóstwo. Dziękuję wszystkim. O, biedny kanał sportowy, no. 1 000 000 subskrybentów. Jeszcze raz. Dobra, spróbujemy. I... O, teraz się udało. Teraz się udało. Teraz tutaj skaczemy. Ping, ping, ping. I tutaj trzeba w tym miejscu spaść. Możemy jeden piksel do przodu, jeden do tyłu. Ale nie więcej niż jeden piksel. To jest chyba optymalne położenie. I teraz tak. Widzicie po lewej taką roślinę. Ona będzie pluć strzałami. Plunie dwa razy. I gdybyśmy byli dwa piksele dalej, to akurat podczas skoku wpadlibyśmy na jedną z tych strzał. W tym momencie przeskoczymy nad nimi, prawdopodobnie. Widzicie? I druga. Teraz tak, tutaj mamy kolce spadające z góry. Trzeba spaść na dół, skoczyć po skosie, pójść w lewo, spaść, skoczyć. Tak to wygląda. Teraz tak, tutaj tego pana trzeba zabić i nie iść górą, tylko iść dołem.
Po prawej stronie widzicie konar, który spadnie, więc trzeba się wychylić delikatnie. Włączyć ten przycisk i w żadnym wypadku nie iść dołem, bo wyjdą kolce z dołu, więc trzeba pójść górą i skoczyć tutaj. Teraz tak, wchodzimy sobie w to przejście, dzięki czemu mamy teraz od tego miejsca punkt kontrolny. I teraz tak, stoimy tutaj, nie wolno podskoczyć teraz do góry, bo wyjdą kolce. Możemy podskoczyć tutaj do góry i wtedy jest ok. Skakujemy, zabijamy tego pana i teraz na dole jest pan i to jest najtrudniejsze miejsce w ogóle w tym etapie. Tego pana możemy zabić liściem. Jakim liściem, się pytacie? Nie ma żadnego liścia. Otóż jest, tylko niewidzialny. Na razie jest niewidzialny. O, to był ten liść. Zabija nas również. Pan też zabija, więc trzeba tutaj spaść w tym momencie i to jest najtrudniejszy moment. Jak widzicie, jest konar, który znajduje się blisko przejścia po prawej stronie i żeby tego konaru uniknąć, trzeba być na czworakach teraz i trzeba, jak widzicie, tu są takie dwa, nie wiem jak to pokazać, ale patrząc od tego wejścia, do którego mamy wkroczyć, są dwie takie, nie wiem, tak dwa segmenty. W momencie dotknięcia pierwszego piksela drugiego segmentu ten konar spada i trzeba w tym momencie natychmiast się wycofać. Więc tutaj jestem bezpieczny, tu jestem bezpieczny. O! To jest jeszcze. Udało się! Udało się! U góry, tam gdzie ten kolej schodzi, masz guzik, który spuszcza konar. Rafale, nie wiedziałem o tym. Dziękuję ci bardzo. Wykorzystam to przy kolejnym przejściu. Dziękuję serdecznie. Rafale, serdeczne dzięki, naprawdę, bardzo ci dziękuję. I teraz uwaga. Wchodzimy tu i nie idziemy. Jak widzicie, od razu jest liść. Teraz ten liść jest widoczny, więc robimy coś takiego. Dobra, jeszcze raz. No chodź tutaj, liściu. Chodź, liściu. O, liść spadł. Teraz możemy skoczyć. Udało się. Tutaj jest w miarę... Chciałem powiedzieć, że jest w miarę spokojnie, ale zawsze, kiedy tak mówię, to ściągam problemy. Więc to jest ekstremalnie trudne i na pewno mi się nie uda przejść. Nie, dali Bóg! Tak naprawdę to jest jeden z najprostszych miejsc w tej grze i normalnie tutaj nie ginę. A w tym momencie już dwa razy. Dobra, teraz trzeba poczekać na tego pana, aż tu wróci i dopiero później skakać. O, teraz ciach. Win324.pl, witam serdecznie. Na górze jest liść, trzeba uważać. Teraz tak, schodząc tutaj, trzeba od razu, kiedy jest możliwość, pójść w lewo, bo jak pójdziemy całkiem w dół, pojawią się kolce, więc od razu w lewo. Nie wolno tutaj spaść. Trzeba skoczyć stąd, tutaj i spaść. Gdybym spadł od razu w dół, na krawędzi, to by dobiły mnie kolce. Spadam tak, tak, kładę bombę. Kładę bombę. Teraz spadam tutaj od razu, kierując się w lewo. Tutaj skaczę, dotykam przycisku i uwaga, tu są kolce, ale tu są kolce widmowe, one znikną. Proszę. Teraz tak, nie widać przejścia, co robić? Wtedy najlepszą odpowiedzią jest bomba. Bombę puszczamy, otwiera się przejście, pyk. Wchodzimy na ten spodek i w tym miejscu zaczynamy skakać do góry. I znowu spadamy na kolce, które są widmowymi kolcami. Idziemy dalej, tędy. Wciskamy przycisk i proszę, jest przejście. I jesteśmy już bardzo blisko końca etapu. Bardzo, bardzo blisko. Można tutaj cały czas niestety łatwo zginąć. Czekamy, aż przyjdzie ludek z dołu. Zabijamy go. I teraz tak, tutaj jest głaz. Musimy wskoczyć tutaj i go ominąć. On zacznie wracać, ale udało się go przejść. I teraz tak,
Kolejny głaz. Trzeba od razu schodzić po drabince na dół, żeby chwycić tę amunicję. I teraz tak. Schodzimy tutaj po drabince. Tutaj nie ma żadnych niebezpieczeństw. Kiedy będziemy schodzić po drabince, znikną te kolce, które znajdują się po prawej stronie. Widzicie? Kolce zniknęły. Bierzemy sobie bomby. No jeszcze raz. Ping do góry. I teraz możemy zejść tutaj. I jak widzieliście, były też kolce. One też są widmowymi kolcami. To są kolce widmowe. Natomiast ten gentleman nie jest widmowy i trzeba mu puścić bombę. Najlepiej to zrobić teraz. I teraz tak, tutaj jest kolejny gentleman. Jego zabijamy. I już jesteśmy bardzo blisko. Ja mam taką metodę, że tych panów na dole po prostu wykończam bombami. Mam bomb dużo. Nie potrzebuję ich już. Dobra, pyk. To już jest koniec stopu, ale nie wolno poczuć się zbyt pewnie, bo na samym końcu znajduje się tutaj spadający gruz, więc trzeba uważać. I to jest koniec. Trzy życia, jest szansa. Chociaż byłem tutaj już z 6 życiami, nie? Dobra, tutaj już znacie to wszystko na pamięć, ale będę wam mówić tak czy inaczej. Od razu spadam, ciskam przyciski i wchodzę na wózek, którym jadę sobie nad szlamem. Schodzę na dół, czekam aż wysunie się ręka z dołu. Skakuję tutaj, podkładam bombę, schodzę, czekam na rękę, idę dalej. Jest glut, czekam na gluta 3 razy, 2, 3, spadam, zabijam gościa. Przycisk naciskam, no powiedzmy teraz, spadam, zabijam gościa, idę do punktu kontrolnego, jednocześnie zdobywając górników. Następnie, spadam, tutaj jest beczka, która zacznie się toczyć, muszę się schować przed nią. Pod skokami mogę dojść do samego końca, ale wolę wdrapać się na drabinkę. Następnie schodzę tutaj i tutaj jest miejsce, gdzie dostaję ładunki wybuchowe i tu jest często ginąłem. Muszę podłożyć ładunek i skoczyć do góry, wchodząc na ten wagonik w momencie, kiedy nastąpi detonacja. Czyli odpalam ładunek, 1, 2, 3, hop. I teraz idę za tym wagonikiem i schodzę od razu po drabince, bo wagonik się cofa. Następnie ten przycisk naciskamy i wchodzimy na wagonik. Jedziemy sobie z wagonikiem. To jest proste. Teraz tutaj. Trzeba postawić w tym miejscu bombę i wejść na drabinę. Beczka zacznie się toczyć, powali tego kreto człowieka, udostępniając dojście do przycisku. Mamy dojście do przycisku, naciskamy przycisk, winda zejdzie w dół. Tutaj będą stwory, na które mówią ble, 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 ble. To są stwory, które są... Ble, 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 ble. Ble, 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 ble. I wskakuję tutaj. Teraz tak, jak się tylko ruszę, zacznie lecieć beczka, ale jeśli się nie zatrzymam, to wezmę tę amunicję. Idę w dół, cały czas trzymając gałkę w dół, dzięki czemu pominąłem gluta. Tutaj muszę się na chwilkę zatrzymać. I poczekać, aż ręka się schowa i zabić tego pana. Następnie są wagoniki. Hop. Pierwszy wagonik pokonany. Hop. Drugi wagonik pokonany. Schodzę w dół. Czekam, aż człowiek kret się oddali. Zastrzeliwuję go. Spadam na dół. Czekam pół sekundy mniej więcej. Pół sekundy czekam i skaczę do góry, żeby ominąć beczkę. Czemu to tak robię? Bo zaraz z lewej strony zacznie lecieć beczka. Jak będę na tej platformie poniżej, to po pół sekundy ruszy druga beczka. Popatrzcie zresztą. Pyk, pół sekundy, hop. Teraz mam punkt kontrolny, znowu zdobywam sobie górników, amunicję i tak dalej. Mhm.
I już jesteśmy w zasadzie przy skuterach. Te skutery to jest miejsce, które pozwala oddzielić mężczyzn od chłopców. To jest miejsce, w którym... Dobra, skutery. Teraz nie patrzę na czat, moi drodzy, bo to jest tak durne miejsce. O Boże. Że trudno o durniejsze. Tylko objaśnię, o co chodzi. Jest korytarz, czy też w zasadzie tunel. Nie wiem, jak to nazwać. Rura prowadząca w dół. I tutaj widzicie, są gluty. Takich glutów zestawów są trzy. Tu pokażę na dole. Trzy do kamery. Trzy i tu trzy. I niestety nie byłoby problemu, gdyby mój skuter był pojazdem, na którym można polegać w całości. Niestety to jest pojazd, który rządzi się prawem bezwładności. Nawet mi się zrymowało. I ta bezwładność sprawia, że sterowanie nim jest bardzo, bardzo utrudnione. Każdy ruch... Widzicie, on się na chwilkę zatrzymuje. Zresztą pokażę wam tutaj na górze. O. Muszę kontrować cały czas jego opadanie. Udało się. Ale to oczywiście dopiero fragment. Dobra, teraz idziemy tutaj. Czekamy, aż ta beczka przejdzie. Drugi raz sobie poczekamy. Nie chcę głupio ginąć, nie? Czekamy tutaj na zrzut glutów. Lecimy na górę. Teraz czekamy. Dobrze, to jest dobre miejsce. I tutaj muszę poczekać, aż ten się oddali. Pyk, pyk. Nie ma ich. Tutaj jest taki glitch, który odkryłem za momencik. Sam go odkryłem, tutaj na transmisji. Jak widzicie, są takie, nie wiem, sondy zjeżdżające w dół. Zaraz przyjedzie jedna. Albo jej nie ma jej. O, jest. Jak wejdę tutaj i wrócę, to jej nie będzie. I mogę spokojnie pojechać do góry. Pojawi się dopiero za momencik. Czekam na zrzut gluta. Idę do góry. Czekam na zrzut gluta. Idę do góry. Teraz czekam na tego robota. Pyk, zabijam go, biorę bombę, strzelam w przycisk, spada beczka. Koci graj, dobry wieczór. I proszę bardzo, skończyliśmy wyzwanie skutera. To nie koniec trudnych rzeczy. Jesteśmy już za połową etapu, ale tak naprawdę teraz się dopiero zaczyna jazda bez trzymanki. Teraz wszystko zabija. Wszystko zabija. Muszę się napić. Majki, dziękuję serdecznie za dołączenie do obserwatorów. Trzy życia. Jakby co, będę zaczynać z tego miejsca właśnie. Czekam, aż ta ręka się schowa. Biorę amunicję. I teraz czekam na jeszcze jedno okrążenie tego latającego talerza. Wskakuje w tym momencie. Teraz będzie wagonik. Tu łatwo zginąć niestety, jak wszędzie w tej grze. Muszę idealnie wskoczyć do góry. Udało się. Teraz tutaj nie zginąć od gluta. Na razie się udało nie zginąć. I skoczyć tutaj. I... Oj, jeszcze raz. Zabijamy robota. Czekamy, aż glutozrzut przejedzie. Skakujemy tutaj sobie i wyłączamy tą zgniatarkę, kiedy jest na górze samej i schodzimy. Tużynie, witam serdecznie, czy też dwa żynie, witam serdecznie. Puszczam bombę. Załatwione. To jest głupie miejsce, którego bardzo nie lubię, tutaj będą ręce wychodzące z beczek. I tutaj też zdarzało mi się ginąć po wielokroć. Bezpieczne są punkty drugi i szósty, tak? Drugi, czyli czwarty, drugi i piąty, przepraszam. Drugi i piąty, Tużyn, dobrze Tużynie. Więc mogę tu głupio zginąć, niestety. Tutaj niestety muszę nie dość, że zatrzymać się idealnie w ramach na tej beczce, to jeszcze spuścić bombę na tego dżentelmena, który chodzi po drugiej stronie.
To może się wydawać proste. Niestety prostym nie jest. Niestety prostym nie jest. No właśnie. Powinienem tę sekwencję lepiej przećwiczyć. Jedno życie jeszcze zostało. Momencik. Tutaj... No dobrze, doszedłem najdalej jak na razie, tutaj na transmisjach, więc liczę na wasz dalszy doping. Nie sądziłem, że na tym się akurat wykoprytnę, ale bywa, no, bywa. Nie wykoprytnąłem się na skuterach, to musiałem się wykoprytnąć na drugim takim miejscu. Janie, oczywiście, że wyłazi z ostatniej beczki. Oczywiście, że wyłazi. Nie wyłazi tylko na drugiej i piątej beczce. Dobra, spokojnie, damy radę. No jest postęp. Postęp jest zauważalny. Jeśli pamiętacie pierwsze transmisje, to wydaje mi się, że z każdą sesją jest coraz lepiej. Pawle, ja czwarty etap przechodziłem dziesiątki razy już. To jest kwestia dla mnie naprawdę totalnie losowa, gdzie zginę. Więc... No i tak, nawet jakbym przeszedł te beczki, to później są jeszcze jedne beczki. Łatwiejsze, moim zdaniem, bo bez konieczności spuszczania bomby. Ale jest jedno miejsce w tym etapie, które jest totalnie, totalnie losowe. Tak już bardziej losowe być nie może. I tam można zginąć... Ot tak, po prostu. Janie, problemem jest dla mnie w tym wypadku skoordynowanie. Nie zawsze pamiętam, która ręka się wysuwa w tym danym momencie, więc... No nic, spróbujemy. Po piątym poziomie jest koniec gry. Takie gry wymagają cierpliwości, uczą też pokory i uczą, moim zdaniem, panowania nad swoimi emocjami. Podejrzewam, że kiedyś, nie wiem, no, będąc młodszym człowiekiem, mniej doświadczonym życiowo, pewnie może bym nie rzucał padem, ale bym się wściekał. Byłbym wściekły, nie wiem, rzucałbym złym słowem. A teraz staram się to analizować po prostu. W miarę na chłodno, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, no bo... czasami, kiedy idzie mi bardzo dobrze i ginę w głupi sposób, najczęściej zawiniony przez siebie, bo nie da się ukryć, że to jest gra, która jest wymagająca, ale w większości no, ona jest sprawiedliwa. Tutaj jak ginę, w większości wypadków, to ginę dlatego, że ja zrobiłem błąd, a nie to, że gra mnie oszukała. Czasami no, jest kilka miejsc w tej grze niesprawiedliwych, no ale no, muszę się po prostu nauczyć je pokonywać i tyle. Matirkorze, witam serdecznie. Dobra. Przez chwilę było na YouTubie ponad 500 osób. Niesamowite. Dziękuję wszystkim bardzo. Ravenlocie, a co jeśli ta gra jest prosta, a ja mam 51 lat? Jedno z tych stwierdzeń jest prawdziwe. Ja mam 51 lat. Ale ta gra nie jest prosta i dobrze o tym wiesz. 9-letni Chińczyk by przeszedł tę grę. Możliwe. Nie twierdzę, że nie. Absolutnie nie twierdzę. Bardzo możliwe, że 9-letni Chińczyk by przeszedł tę grę. Nawet może jakiś 9-letni nasz rodak by przeszedł tę grę. Natomiast wiesz,
Sądzę, że ty, Ravenlocie, byś nie przeszedł tej gry. Spokojnie. I to stwierdzenie o małym Azjacie, który zrobi wszystko lepiej, ma oczywiście, to jest śmieszna anegdotka. Oj! Przepraszam, jeszcze raz zaczynamy. To było głupie. Natomiast oczywiście się nie odnosi do większości rzeczy, tak? Bo są prace, które jednak wymagają nie tylko zręczności manualnej, ale po prostu albo doświadczenia życiowego, albo siły. I no wątpię, żeby na przykład kilkuletni brzdąc z Chin czy innego dalekowschodniego państwa mógł być na przykład dobrym górnikiem, albo nie wiem, dźwigać ciężary jakkolwiek, nie? To jest niemożliwe. Ja sądzę, że kolega Ravenlot jakby się postarał, by przeszedł. To jest gra, którą podejrzewam, że każdy byłby w stanie przejść, gdyby miał dużo samozaparcia, czasu i chęci do tego, i cierpliwości i dużo joysticków na wymianę. To tak, to wtedy tak. O, bo koszykówka właśnie. Wątpię, czy mały Chińczyk byłby w stanie dobrze grać w koszykówkę, czy w piłkę nożną. Popatrzcie, ilu jest Chińczyków? Czy grają dobrze w piłkę nożną? No nie grają dobrze w piłkę nożną. A teoretycznie, gdybyśmy... Albo Hindusi, tak? To tak samo. Jest ich... Chińczyków i Hindusów jest najwięcej na świecie. W jakie sporty zespołowe są dobrze Hindusi? W krykieta. Tylko. Może w polo jeszcze. Natomiast w innych nie istnieją w ogóle. Michale, jeśli przeszedłeś Ghosts and Goblins, to wielkie gratulacje. Ghosts and Goblins to jest gra, która jest totalnie niesprawiedliwa. Rick jest w miarę sprawiedliwy. Ghosts and Goblins jest totalnie niesprawiedliwa. Hokej na trawie, bardzo możliwe, tak. Hokej na trawie rzeczywiście to jest... Ale to jest jednak sport totalnie niszowy. Aż będę kontynuował, bo czuję się skonfundowany tym, co się stało. Nie wszedłem na ten promień, byłem wyżej. To akurat był moment śmierci niezawinionej przeze mnie i niesprawiedliwej. No ale cóż, życie też nie jest sprawiedliwe i trzeba sobie jakoś z nim radzić. Przypominam, że odzyskam jedno życie, jeśli przejdę ten etap. Są szanse, że ten etap przejdę. Skoki narciarskie są totalnie niszowe, tak samo jak no... Ja wiem, że to zabrzmi strasznie i już byłem przywoływany do tablicy przez fanów tego sportu wielokrotnie. Siatkówka jest sportem niszowym. No. O, żużel to tak, zwany Speedwayem, to tak. My chyba w Polsce mamy najsilniejszą ligę żużla, prawda? Z tego co słyszałem, że polska liga jest najsilniejsza na świecie. Michale, witam serdecznie wśród subskrybentów, bardzo miło. Muszę poczekać teraz na tego dżentelmena robociego, żeby podszedł do mnie, bo nie chcę tracić na niego pocisków. Dobra, zginął. Granie na Amidze też jest niszą. To nie jest sport nawet. Nie nazwałbym tego sportem, bo tutaj nie ma chyba żadnej rywalizacji. Chyba, że sportem jest rywalizacja z samym sobą.
drogi Zero Shutdown, no to w sensie nisza, jeśli chodzi o sporty popularne na świecie. Są sporty, które są popularne regionalnie. Tak, żużel jest popularny w Polsce, w Skandynawii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Australii. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze. Może w Rosji jeszcze. I pewnie w Czechach, tak? W Czechach. Jak pamiętam, za młodu też w Czechach był popularny. I tyle. Jacku, dziękuję, że wpadłeś. Miłej gry życzę. Znaczy, miłej gry. Miłej nocy życzę. Ty mi życzysz miłej gry, ja tobie miłej nocy. W Rosji żużel na lodzie. A widziałem kiedyś, dawno temu, coś takiego. Co ciekawe, w Polsce żużel to jest jednak domena nie największych miast. Miast dużych, ale nie największych. W Warszawie żużla nie ma, chyba w Łodzi żużla nie ma, ale jest żużel w Bydgoszczy i w Toruniu, z tego co kojarzę, i w Zielonej Górze, i chyba w Jeleniej Górze. Nie chcę teraz wymyślać, bo nie znam się za bardzo na żużlu. Wiem tylko, że polska liga jest super mocna i że jest bardzo sport popularny. Chyba raz kiedyś na żużlu byłem. Są emocje na pewno, ale no nie czuję związku uczuciowego z tym sportem. Kitku, witam serdecznie wśród subskrybentów. Dobra, udało się. Gorzów Wielkopolski, tak. Sparta Wrocław. Chyba Wrocław jest największym z miast Polski, w którym żużel jest. No bo chyba w Krakowie żużla nie ma, w Łodzi nie ma, w Gdańsku nie ma, w Warszawie nie ma. Jest żużel w Gdańsku, o to przepraszam. To widzicie, to wychodzi moja totalne nieobycie. Także przepraszam fanów żużla, ale macie do czynienia z totalnym, absolutnym lajkonikiem. Czy e-sport kwalifikuje do sportu? No jeśli szachy są sportem i bridge sportowy jest sportem, to e-sport tym bardziej jest sportem. No jest rywalizacja, są treningi, są zawody, są ligi. No tak, tylko z drugiej strony dla mnie jednak sport wiąże się w dużej mierze z fizycznością, wysiłkiem fizycznym, nie tylko intelektualnym, albo mocno ograniczonym wysiłkiem ruchowym, jak w przypadku e-sportu. Zgadzam się, że to może być bardzo wyczerpujące mentalnie i też fizycznie, ale nie, chyba jestem takim ortodoksem, że sport to głównie wysiłek fizyczny. Natomiast jeśli ktoś kibicuje sportowi, to wiecie, ogólnie nie mam żadnego problemu z tym, czy ktoś coś uważa za coś, bo jestem zwolennikiem wolności i nie przeszkadza mi na przykład, że ktoś się. Zresztą, czemu miałbym przeszkadzać? Czemu miałby mi przeszkadzać pasje innych osób? To, że inni ludzie mają pasję, to jest super. To powinno mnie cieszyć, a nie mi jakoś jakkolwiek przeszkadzać, nie? 600 kilogramów 60. O Boże, Łukaszu, czuję się słabym człowiekiem. Teraz mój total to jest. Ile to jest? 200, 10, 200 i 110. 520. Mój total. To super silna dziewczyna. Gratulacje dla niej. Lopulusie nie liczę, która próba jest. Dzisiaj jest czwarta, piąta, bo ogólnie daleko dość dochodzę, by zginąć głupio, by nie powiedzieć wręcz idiotycznie. Rolo, widzę, że jesteś fanem Legii, super. Nie, ja nie wycisnę 152.
520 mam całościowo, tak? 210 w martwym, 200 w przysiadzie i 110 w wyciskaniu. Wyciskanie jest moim najsłabszym bojem zdecydowanie. Jestem bardzo słaby w wyciskaniu. No to jestem naprawdę niezły, jak na mój wiek szczególnie, w martwym i w siadzie. Sitko wycisnęła 152 przy wadze 69 kg. Boże, to ja w ogóle nie mam pytań. Znaczy, nie wiem jak ona wygląda, ale i tak 69 kg to musi być raczej... No, pewnie ma, nie, 1,65 wzrostu gdzieś tak jakoś. Wow. Gigantyczna siła, gigantyczna siła. To gratulacje dla niej. Zobaczę sobie, ale nie teraz, wiesz, teraz gram, jak widzisz. Przysiad 130, martwy 180, klatka 100. No, Hubercie, to ważymy bardzo podobnie. Dobra, byle nie zginąć w tym miejscu, podchodzimy troszkę do przodu i... Jest! Udało się. No ale to jest 600 kg w trójboju, to jest kosmiczny wynik. Kosmiczny wynik. Włodku, no ja podejrzewam, że u mnie słabość wyciskania wynika właśnie ze słabości lewej ręki. Zawsze tak samo jak robię wyciskanie żołnierskie, w którym jestem znacznie lepszy niż w wyciskaniu normalnym, no to o ile jestem w stanie ketla 46 nawet wycisnąć prawą ręką, to lewą 36, więc to jest 10 kg różnicy, to jest gigantyczna różnica. Gigantyczna. I cały czas pracuję nad tym, żeby to wyrównać, ale coś mi nie idzie. W żołnierskim mój max to jest 95 bodajże. Dobra, tryb zen. Udało się. Udało się. Dobrze, weźmiemy sobie ten skarb, który tutaj jest. Łukaszu, no to pięknie, pięknie. Mamy tutaj siłacze, super. Bardzo, to bardzo dobrze. Ja bym, mam nadzieję, że takich osób dźwigających jest więcej, bo sport to zdrowie, a szczególnie dźwiganie ciężarów, to naprawdę, szczególnie dla osób starszych, takich jak ja, to jest super rzecz, gdyż pozwala zwiększyć gęstość kości. A, Łukaszu, myślałem, że ty. No to ona jest, no to jest to mutantka. Pawle, ja ćwiczę głównie, tak, w zasadzie tylko na wolnych ciężarach ćwiczę. Chudy dredzio, to rzeczywiście twoja ksywka odpowiada, rozumiem, twojemu wyglądowi, że jesteś szczupły bardzo. Bo 65, znaczy nie wiem ile masz wzrostu, ale znam też osoby, które mają na przykład 1,90 m wzrostu i ważą 65 kg i wtedy to już jest niebezpieczne dość. Odlotowy człowieku to też bardzo dobre ćwiczenie jest. Shinehops, nie, takich badań nie czytałem, natomiast podejrzewam, że na Akademii możesz znaleźć takie badania. Z kanałów polecam ci Renaissance Periodization doktora Marka Izratela. Oczywiście tradycyjnie polecam Grega Dusseta, jeśli ktoś jest w stanie znieść jego sposób mówienia, bo to jest bardzo doświadczony człowiek. Z
Z polskich polecam, chociaż już się spotkałem z opinią, że nie wolno polecać, ale ja bardzo polecam Stalowego Szoka, chociaż on bierze swoje materiały praktycznie słowo w słowo to, co mówi Greg Doucet albo Mike Israetel i powiedzmy redaguje te informacje i pokazuje po polsku, no ale dobrze. Niesie kaganek oświaty. No to już umiem przechodzić, to już umiem przechodzić. More plates, more dates też, szczególnie jeśli kogoś interesują takie informacje odnośnie farmakologii. Mnie pewnie za jakiś czas zaczną interesować, bo na razie jestem totalnie czysty, ale nie wiem, jak, czy z wiekiem tego nie zmienię. Poczekam na tego pingwina, niech wróci. Taniec pingwina na szkle. Jaka to grupa wydała utwór pod tym tytułem? Szóstka Vadera moim zdaniem to jest abominacja. Kiedyś robiłem, jak nic nie wiedziałem, to robiłem szóstkę Vadera. To jest bez sensu w ogóle robić szóstkę Vadera. Brawo, brawo Kamil, brawo Hubert i brawo lotowy człowiek. Widzę, że mam do czynienia z osobami o doceniającymi prawdziwą kulturę. No na razie, znaczy tak myślę, rozważam. Na razie jestem w bardzo dobrej formie i testosteron jest na wysokim poziomie. Nie narzekam. Natomiast kto wie, co będzie za parę lat, może to zmienię. Małgorzata Ostrowska, fantastyczna wokalistka, fantastyczna. Teledysk ze Szklanej Pogody będę pamiętać do końca życia pewnie. I to jeszcze takie ujęcie na solo na gitarze. Ach, jakie to robiło wrażenie wówczas. Ojej, jaki głupi byłem teraz, zapomniałem o tym, zagapiłem się. Dobra, błąd mój, jedno życie mogę stracić. To Sivana, absolutnie się z tobą zgadzam. Jak na razie mówię, jedyne czasami co biorę, to jest, znaczy to nie, nawet nie jest branie, bo to jest normalne po prostu substytut diety, czyli białko. I to wszystko. Najważniejsze jest jednak kalorie wychodzące i wchodzące. Cenio, witam serdecznie wśród obserwatorów. Hard Reset, masz bardzo wysoki poziom. Gratulacje. Ja miałem ostatnio, jak sprawdzałem, coś koło 550. To jak na mój wiek, to już jest bardzo wysoko i byłem bardzo zadowolony. Więc... Ale będę musiał sprawdzić ponownie ten test jakiś. Tu Sivana, bardzo dobrze mówisz. Muszę przypomnieć sobie, żeby dzisiaj jeszcze witaminę D, czy też w zasadzie jutro wziąć. Marcin, 65 lat. A 65 kilo przez 8, 43 lata. 65 kilo przy wzroście 1,76 m. To jesteśmy mniej więcej tego samego wzrostu, a ja mam teraz 84 kilo wagi. Więc u mnie nigdy przybieranie masy mięśniowej nie było żadnym problemem. Dosyć wcześnie też zacząłem ćwiczyć sporty walki i później sprinty zawodowo wręcz ćwiczyłem, więc utrzymanie masy mięśniowej nigdy nie było problemem, natomiast problemem było to, że przybierała masa tłuszczowa. Dobra. Uff, ładnie idzie. Łukaszu, po prostu staram się trzymać deficyt, nie tak orientacyjnie, ja jem mniej więcej to samo cały czas. Niestety moim kryptonitem są słodycze, które bardzo, bardzo lubię. Od zawsze. I nie chcę z nich rezygnować, wolę dłużej pochodzić, wolę dłużej poćwiczyć, niż zrezygnować ze słodyczy.
Na setkę miałem, to jest mój rekord, który był zmierzony podczas spartakiady uniwersyteckiej, ale wiesz, nie wiem, czy to było dobry pomiar, bo wynik był 10,98, byłem czwarty, zwycięzca miał 10,9 bodajże. Czyli byłem 800 za nim, czyli za 2 metry za nim byłem. Dużo. Wtedy po raz pierwszy w życiu biegłem w kolcach w ogóle. Nie było mnie stać, biegłem w pożyczonych kolcach. Dobra. Ładnie. Proszę Państwa, no, czuję postęp. Zginąłem raz, co prawda. Możliwe, że zaraz zginę drugi raz, bo zawsze jak mówię, że czuję postęp, to się dzieją dziwne rzeczy. No ale... No nie idzie źle, no nie idzie. Chudy Dredzie, to gratuluję, że się czujesz dobrze i oby tak dalej, oby tak dalej. Tego ci życzę. Kamracie, drogi! Już słyszałem wiele, ale że z panem... Boże, jak się nazywa? David Golan? Boże, nie pamiętam. To jeszcze nie słyszałem. Nie słyszałem, żebym był... Gohan. Żebym był podobny do pana wokalisty Depeche Mode. Różne rzeczy słyszałem, ale jeszcze nie to. Ale potraktuję to jako komplement, oczywiście. Keiju, dziękuję serdecznie za dorzucenie do skarbonki. Proszę Państwa. Jest! Jest! Widzimy też wyniki. Jest 1% widzów poniżej 18 lat, 13, 18, 30, 53, 31, 47 i 33 powyżej 42%. Cage, raz jeszcze dziękuję za dorzucenie do skarbonki. Serdeczne dzięki. Właśnie, tak, Golan to raczej wzgórza. David Gohan chyba, tak? Jak on się nazywa? Tak, co etap dostaje jedno życie. Więc nawet jak tutaj zginę, no to raz, to nie jest tak źle. Uwaga, 3 spadające głazy. Raz. 2. Tylko użytkowniku. Czemu smutne wyniki sądy? Co w nich jest smutnego? Że młodzież mnie nie ogląda? Ja się wcale nie dziwię młodzieży, że nie chce mnie oglądać. W większości. Mamy popcornik tutaj. Przedstawicielkę lub przedstawiciela, bo jeszcze nie wiem do końca. Ale wydaje mi się, że przedstawicielkę młodzieży, która doskonale tę młodzież reprezentuje. Gahan, Boże, David Gahan. Dziękuję, Roczando. Przepraszam wszystkich fanów Depeche Mode. Wstyd tak nazwisko psuć i źle wymawiać. Dobra. Przypominam, że tutaj trzeba wskoczyć dosłownie na pierwszy piksel pierwszego... O właśnie, tak jak teraz to zrobiłem. Przedstawicielkę. Super popcornik. Więc... takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie, więc jeśli bierzemy na tę przedstawicielkę popcornik, to będzie dobrze z naszą małą, wielką ojczyzną. Turzynie, żeby odblokować piąty etap, muszę od samego początku przejść. Ja osobno każdy z tych etapów przeszedłem po wielokroć, ale żeby odblokować etap piąty, muszę przejść od pierwszego do końca czwartego. Reinmarze, witam. Kratosie, to bardzo mi miło. Dobra,
Przypominam, że teraz wskakujemy tutaj, zabijamy tego pana i schodzimy na dół. Teraz będę pamiętać też o tym, by w pewnym miejscu, które jest za chwilkę, wyłączyć spadający konar. Tu teraz trzeba przeskoczyć. Just User nie padnie. Polska przez 123 lata nie istniała, a jednak się odrodziła. Polska to jest zbyt potężna idea, zbyt potężny byt by padła. To, że są osoby obecnie nielubiące Polski, okej. Okay. Ha! Fantastyczne. Teraz tam coś jest jeszcze. Poczekajcie, tam coś jest. 500 punktów! To chyba Rafał o tym wspominał. Dziękuję raz jeszcze za tę poradę, bo nie wiedziałem o niej. Andrea, nie sądzę, żeby młodszych widzów przybywało. Ja sądzę, że młodsi widzowie oczekują chyba troszkę bardziej dynamicznego sposobu prowadzenia, no i młodszej osoby. Wydaje mi się, że jedyna osoba, która może, powiedzmy w moim wieku, chociaż troszkę młodsza, przyciągająca takie młodzież, to jest Remigiusz, czyli Rock. On przede wszystkim nadaje od dawna i ma taki chyba dar zjednywania sobie osób młodszych, które traktują go tak, jako taką postać ojcowską dość. X-bary, no ja też się czuję na 20 kilka, no. Dobra. No właśnie, z Remigiusz z Borysem oglądają te wszystkie fejmy MMA i tak dalej. To nie wiem, czy to ich naprawdę ekscytuje. Podejrzewam, że może. Dla mnie to jest abominacja, więc... totalna strata czasu. Marku, nie, Super Bowl to nie jest moja dziedzina, nie. Just User, temat wieku jest dla mnie strasznie rzeczywiście. Nie, bez przesady. Tutaj nikt nikogo nie stygmatyzuje z powodu wieku przede wszystkim. Ja się cieszę z widzów mających lat 15, jak i z widzów mających lat 60, 70 czy 80. Haroldzie, ja też się cieszę, że jesteś wśród widzów, widzisz? Big Boom Bob, czy jest ktoś powyżej 80? Nie wiem. Znaczy może ktoś jest, ale się nie odezwał. Lub nie odezwała. Jest parę osób powyżej 60, to na pewno. Udało się. Schodzimy teraz, żeby wyłączyć te dwa kolce, czyli musimy zejść po prostu niżej. Wziąć też sobie bomby. No idzie przyzwoicie. Tfu, idzie fatalnie. Żebym nie zapeszył przypadkiem. Matiksie, mój drogi, dziękuję serdecznie za wpadnięcie z rajdem. Pewnie było grane Last Epoch, czy Epoch. Witam cię serdecznie i wszystkich rajdowiczów. Jest mi niezmiernie miło. I Ej, Tej, witam serdecznie. Ojej. Teraz tutaj nie zginąć głupio. Dobra, udało się nie zginąć głupio. To już jest końcówka tego etapu. Uwaga, pyk. Nie! Przecież się cofnąłem, wiedziałem, co trzeba zrobić. Dobra, stracone tylko jedno życie, byle nie stracić więcej, ale to jest... Czuję się przez grę zdradzony, oszukany. Może nie wykorzystany, ale oszukany najbardziej. Przecież to jest...
Ja rozumiem, żeby mnie zabiło, gdybym o tym nie wiedział, ale zrobiłem wszystko dobrze. Oj, oj, oj. Jacku, serdecznie dziękuję za podarunek dla widzów. I Tomek otrzymał ten podarunek. Witam Tomka. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Dobra, i tak mam 6 żyć. Uff. Dobra. Która to godzina? 22:21. A, to spoko. Myślałem, że jest gorzej. Dobranoc, popcornik. Trzymaj się. Powodzenia w szkole. Oj, strzeliłem głupio. Rolo, no nie, nie, kapitan Nemo zdecydowanie nie wygląda tak jak ja. Zdecydowanie. Nie. Chyba, żebym założył beret, ale ty też nie. Dobra, czekamy na raz, dwa, trzy, tam nawet na cztery, na pięć. Archipanie, dziękuję za subskrypcję. Hubercie, myślę, że z czasem tak, ale nie wiem kiedy. Na pewno nie w najbliższych miesiącach. O. Matiksie, jest wszystko na Twitter, na Twitchu w harmonogramie, wiesz? Czyli będzie głównie... Legendarku! Serdecznie dziękuję za przekazanie 10 subskrypcji. Dołącza do nas Tomek Skubi, Łukasz Misior i Kamil Emi, Robert Kaniewski, Jarek F i Poldek 25, Krzysztof Abramski, Bindi, Dijurdo i Czeski i Pigu. Dziękuję ci serdecznie, legendarku, za ten hojny dar. To bardzo miłe. Odlotowy człowieku, jestem podobny do takiego jednego tłumacza, a słyszałem, no niestety, to jest przykre porównanie. Przykre, no, bo to... Brzydki człowiek. Hop, hop. No, teraz koncentracja, tak jest, teraz koncentracja. Nie patrzymy na czat. Tak, cały czas, tylko od czasu do czasu, żeby nie zrobić głupiego zgonu. Mam 6 żyć. Tak jakbym zaczynał to w ogóle od początku. Witam bezimienny gracz Gierek i Michał Wachowiak. Witam serdecznie. Dobra, pyk. I tutaj jest blu, 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 blu. No to jest chyba moje na razie najlepsze przejście. Chyba nie było lepszego do tej pory. Ale to jeszcze nic nie znaczy, wiecie przecież. Koncentracja. Masta Czarny, dziękuję serdecznie za subskrypcję i za wsparcie. Muszę poczekać, aż mój wizerunek zejdzie z ekranu. To był głupi zgon, bardzo głupi zgon. Głupi zgon w głupim miejscu, no ale cóż. Amiga Forever, grałem, nie jestem fanem. 3 razy podchodziłem. Atmosfera tej gry mnie przytłacza w negatywnym tego słowa znaczeniu. Raczej nie powrócę do niej w najbliższym czasie.
Dobra. Teraz będę was wszystkich bardzo prosił o trzymanie kciuków. Bo teraz jest najdurniejszy segment, znaczy jeden z trzech durnych segmentów, czyli skuter. Odpocznę sobie. Lopulusie, 5000 Jaguara, no. Duża cena. Trzyma nawet jak nie prosisz, Matiksie, dziękuję. Tomaszu ma 5 etapów, to jest czwarty. Synu Cięciarza, Dreamweb, świetna gra, pamiętam, skończyłem. Już na 1200 z twardym dyskiem grałem. Kiedyś może przejdę, ale też nie w najbliższym czasie. Big Boomie, nowego Prince of Persia. To jest świetna metroidvania, polecam. Zamilkłem, bo teraz ważą się losy Ryśka Niebezpiecznego. Wszystko zależy od tych paru niewinnych gestów, które wykonuję. Nie chciałbym zginąć w durny sposób. To jest moją specjalnością, jakby nie było. Sebastian, oglądają mnie sami emeryci. Może nie emeryci, ale ludzie doświadczeni przez życie. To mnie cieszy bardzo. Dobra, to jest miejsce, w którym też łatwo zginąć, ale udało się przeżyć na razie. To jest drugie miejsce, w którym łatwo zginąć, ale... Udało się przeżyć, zabijam robota, czekam aż przyjedzie. A biawo! No nie, nie, no Hollow Knight mnie jakoś odrzuca. Nie wiem, próbowałem. Grałem na transmisji w Hollow Knighta, tutaj. I starałem się ze wszystkich sił, a jednak się nie udało. Sekiro, o, Sekiro tak, Sekiro bardzo chętnie. Ori mam wymaksowane i pierwsze i drugie. Dobra, to jest, muszę odpocząć. To jest trudne miejsce, tak? Zginąłem tutaj 3 razy ostatnio. Jeszcze raz, przeanalizujmy. Skaczemy za pierwszą łapką. Idziemy tutaj. Jeszcze raz. Pierwsza łapka. Tu, chowa się. Kurczę, może bym zdążył. Bezi, problem jest tutaj taki, że żeby się zmieścić na tych beczkach, to trzeba być idealnie wręcz ustawiony. Jest chyba margines 1 piksela. I trudno ten margines osiągnąć tak naprawdę. Delikatny ruch w złą stronę sprawia, że się nie udaje. No ale zobaczmy. Nie wolno iść pod tego górnika tam, to jest pułapka. Ten górnik jest pułapką, niestety. Wybacz górniku, nie pozwolę ci uciec.
Dobra, teraz będą łapy wychodzące z dołu. I teraz jesteśmy w punkcie, który, no, nie będę teraz ryzykować. Tu jest dwóch panów spawaczy na górze. Jeden po jakimś czasie schodzi na dół. Można na tym wózku, uruchamiając go przyciskiem, wjechać na górę i zabić ich obu. Ale to jest ryzyko. Ja teraz chcę ograniczyć ryzyko do absolutnego minimum, więc czekam. Wos.pl, serdecznie dziękuję za subskrypcję. Michale, u mnie się zaczęło 100 lat temu, jak byłem w piątej klasie podstawówki, więc na prywatnych lekcjach u przyjaciela moich rodziców, u znakomitego profesora Andrzeja Fiksy. W sumie na jego cześć Andrzej, mój syn, ma imię. To był człowiek, który wywarł wielki wpływ na moje życie. I wspaniały pedagog, wybitny człowiek, i u niego się uczyłem przez lata. Dobra, muszę to cofnąć, muszę to wyzerować. Andrze, mówiłem, że Ruś Kijowska, oczywiście Rosja wywodzi się z Rusi Kijowskiej, natomiast tak naprawdę Rosja obecna to jest Moskowia. Bartiga, dziękuję serdecznie. 13 miesięcy wsparcia. Więc Moskale to jest obecna Rosja. Tutaj muszę poczekać. Dobra, spróbujmy to zrobić w ten sposób. Teraz kolejny punkt. Tranzystor. O, Bartiga, Tranzystor to jest dobra gra. Ze świetną muzyką. Tutaj trzeba spowodować, żeby poleciały dwie beczki. Kiedy tak zrobimy, to wtedy mamy czystą drogę i kolejne ręce się pojawiają. Mogę na pierwszą wskoczyć. I teraz tak. Miałem już to zapamiętane, jak to się robi. Po drugim idziemy. Muszę teraz, pozwólcie, że muszę się przez chwilę skupić na tym. 540 osób, mój Boże, dziękuję wam wszystkim, moi drodzy, że chce się wam oglądać transmisję z gry sprzed 34 lat, co powtarzam, nie zmienię, to jest naprawdę stara gra, grana przez, zgodnie z referencją stworzoną przez kabaret starszych panów, ja już jestem zdecydowanie starszym panem. I prawie 200 osób na Twitchu. Dobra. A więc tak. Spada, idę. Spada, idę tutaj. I tutaj, dobra. Jeszcze jedno powinien przejść. O rety, głupi zgon. Głupi zgon. Teraz. Po piątym, zaraz. Tutaj. Chyba, że stanę na tej trójce tutaj, tylko to jest ryzykowne bardzo. Michale, to nie pomoże. Dariuszu, ja wiem, że trzecia i siódme są puste, tak? To nie o to chodzi. Ja nie chcę w ogóle się tam zatrzymywać. To jest za duże ryzyko po prostu.
To nie koniec przygód, to nie koniec przygód. Trzy życia. Mam trzy życia, żeby pokonać jedno z najtrudniejszych miejsc w tej grze. To nie jest to miejsce. To miejsce będzie za chwilę. Tutaj muszę skoczyć. I teraz tak, tutaj. I teraz taka ciekawostka. Tutaj muszę się wdrapać i to jest miejsce, które mam tutaj narysowane, żeby nie było. Ja wam pokażę to. Ja wam to pokażę. To jest to miejsce dokładnie. Ta drabina tutaj, to jest ta, którą widzicie, nad którą chodzi ten ludzik. Tu jest napisane wskoczyć po drugim wystrzeleniu gluta z prawej strony. Od razu skok na półkę ze strażnikiem i strzał. Just user, nie, żadnych takich. Ogólnie uważam, że wszystkie diety eliminacyjne to są diety głupie, ekstremalnie głupie i należy, każda osoba je promująca jest albo szarlatanem, oszustem, naiwniakiem lub głupcem po prostu. I tyle. Pawle, to zmiana joysticka już od dawna nastąpiła. To jest klasyczny pyton. Eliminacja węglowodanów też jest głupia ogólnie. Tak, to każda dieta eliminacyjna jest głupia. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Oczywiście na krótki czas, jak ktoś chce koniecznie jakieś tam keto robić, to proszę bardzo. Udało się. Widzicie, moje notatki zadziałały. I to! To jest najgorsze miejsce w tej grze. Najgorsze mi do tej pory. Można się zabić wychodząc przy beczce i zginąłem tutaj już kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset razy, przebiegając przez tą zieloną ramkę i próbując skoczyć na górze. Tutaj nie ma w ogóle miejsca na błąd jakikolwiek. Mam 1/10 sekundy marginesu. Słuchajcie, zresztą Tusivana wydaje się znać na rzeczy. Tak, słyszałem o Braciach Rodzeń. Tak, widziałem parę ich materiałów. Masakra dla mnie. Znaczy, oczywiście są tam rzeczy, z którymi się zgadzam, ale gadają... Dobra. Nie chcę wchodzić w to, bo to jest za dużo negatywnych emocji. Sebastianie, taka zasada super, no. Najważniejszy jest deficyt. Dużo białka. Deficyt, dużo białka, dźwiganie ciężarów, ruch i będzie dobrze. Posty przerywane, Łukaszu, ja przez 5 lat dzięki postowi przerywanemu, czyli intermittent fasting, ja zrzuciłem w sumie 40 kilo. Moim zdaniem to u mnie to działało, ale nie u każdego to zadziała. Ale Just User, to jest dieta pewnie restrykcyjna, eliminacyjna, to nie ma sensu. Dieta to nie jest, będzie dygresja, to nie jest sprint. To nie jest coś, co robimy na krótki okres, żeby później przez całe życie z tego czerpać. Dieta, czy sposób odżywiania, to jest długoterminowa zmiana nawyków. To nie jest tak, że przez 6 tygodni będę sobie żyłował i marzył o tym, żeby te 6 tygodni się skończyło. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co mi to da? Później to jeszcze odbije i będę mieć efekt jojo. Chodzi o to, żeby w zależności od tego, na czym nam zależy, czy na przyroście masy mięśniowej, czy na utracie wagi, utrzymywać albo balans kaloryczny, albo zejść z kaloriami poniżej tego balansu, by tracić wagę. I to wszystko. To nie jest trudne. Oczywiście u każdego inaczej wygląda zapotrzebowanie kaloryczne. Ja zauważyłem, że z wiekiem mój metabolizm zwolnił, no ale to nie znaczy, że nie, jakby ogólne pryncypia działania drugiej zasady termodynamiki do mnie się nie odnoszą, bo się odnoszą, tak? Jeśli będę jadł mniej niż spalam, będę chudł długoterminowo. Natomiast wszystkie diety, które działają w 3 tygodnie, 6 tygodni, 2 tygodnie, to jest oszustwo po prostu. To jest, nawet jeśli zadziałają, to jest oszustwo na organizmie, bo to później wróci z przytupem dużym. Nie polecam.
Post przerywany to polega na tym, że po prostu masz okienko żywieniowe w ciągu dnia. Ja miałem okienko takie żywieniowe, że ostatni posiłek jadłem koło 20, a później pierwszy po 12, czyli 16-godzinne okienko. Nie, Michale, nie farbuję włosów. Zresztą widać tutaj, pokażę ci, że mam siwiznę. O, widzisz? Tutaj jest siwizna. Mój tato ma 85 lat w tym. Zaraz, Jezu. W tym roku 85 lat i cały czas ma czarne włosy na górze, tylko ma skronie siwe, więc takie geny. Pat, witam serdecznie. Dobra, przepraszam, tu muszę się nad tym skupić, bo to jest masakra. Jeśli to przejdę, jeśli przejdę tę beczkę, to przejdę ten etap. Powiedziałem okienko 16 godziny, przepraszam. Post 16 godzin, okienko 8 godzinne, tak? Czasami stosowałem, jak zaczynałem post przerywany, to miałem tak, że na przykład jeden dzień nie jadłem w ogóle i później jadłem przez 2 dni i jeden dzień nie jadłem. Też mi pomogło. Synu cięciarza, tak wyszło. Literaturę związaną z groznawstwem, Patpacie. No teraz wydawnictwo Open Beta wydaje mnóstwo książek tego rodzaju. Pawle, ja gram z moimi synami w planszówki od kiedy są mali, więc normalne, pozytywne, bardzo. Dobra. Zrobiłem kiedyś w 2018 roku eksperyment taki, że przez 6 dni nic nie jadłem. RTSD20, witam serdecznie. Przez 6 dni nic nie jadłem, ale to był taki bardziej test odporności umysłu i sprawdzania własnych granic, czy jestem w stanie, i byłem spokojnie w stanie 6 dni nic nie jeść. Coś tam zrzuciłem, natomiast nie chodziło mi o zrzucenie wagi, tylko chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie wytrzymać bez jedzenia tak długo. Mógłbym spokojnie wytrzymać dłużej fizycznie, natomiast psychika siadała, bo brakowało mi czucia jedzenia w ustach, tak? Brakowało mi gryzienia, brakowało mi, jak bardzo wzmocniły się moje umiejętności, czy też nie umiejętności, moje zmysły węchu. Ojejku, wszędzie czułem jakieś pyszne potrawy. Jan, co roku nie jeszcze tygodnie, Boże mój, no to już jest hardcore. Uch, dobra. Widzieliście to? Beczka przejechała, ja zginąłem. Dwie próby jeszcze. To jest najgłupsze miejsce w tej grze, bo jest totalnie nieprzewidywalne. Beczka przejechała już zdecydowanie, a ja zginąłem mimo to. Tłusty czwartek było w tym roku niewiele, tylko 8 pączków było. Mroczny gamerze, dziękuję, że wpadłeś z rajdem. I to wpadłeś z rajdem w sytuacji, do której jeszcze nigdy nie doszło. Nigdy. Nigdy, nigdy. Szansa skończenia tego etapu jest nieprawdopodobnie bliska. Nieprawdopodobnie bliska. To już jest sama końcówka. Jeśli teraz nie popełnię jakiegoś ekstremalnie durnego błędu, co oczywiście może się zdarzyć, to tam, gdzie chodzi ten pan spawacz, jest koniec. Patrolu, witam serdecznie. To jest koniec. Haroldzie, to czy się ma sześciopak, czy ośmiopak, czy czteropak, to jest tylko kwestia genów. Ja mam na całe szczęście tak, tendencję do ośmiopaka. Na szczęście, zależy jak na to patrzy. A Arnold ma czteropak. A i tak każdy by chciał wyglądać jak. Znaczy, może nie każdy, ale dużo osób chciałoby wyglądać jak Arnold. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Jak widzicie, jest zapora.
i trzeba nacisnąć ten przycisk. Teraz mówię spokojnie, bo na razie nic mi nie grozi. Trzeba nacisnąć ten przycisk, winda zejdzie w dół. Po mniej więcej 4 sekundach trzeba puścić pełzającą bombę, tak żeby spadła na windę podnoszącą się do góry, która zatrzyma się w miejscu, gdzie znajduje się ta przeszkoda. Więc poczekajmy. Raz, dwa, no może 3 sekund. Pyk. Zrobione. Raven Locie, ale który film Arnolda? Bo ja widziałem dużo filmów Arnolda. Bardzo. Komando, kocham. Kocham Komando. Absolutnie kocham Komando. Dobra, i teraz tak. Jeśli wysadzimy tę beczkę, to ona ruszy w naszą stronę. Więc trzeba to zrobić w sposób, no powiedzmy, taki. Koniec! Piąty etap. Jest! Jest! Nigdy tu nie byłem! Nie wiem, co tu mnie czeka. Erhardzie, witam serdecznie, dziękuję za subskrypcję. Wow! Wow, wow, wow. Nie wiem, co tu trzeba robić. Nigdy tu nie byłem, nigdy nie widziałem tego etapu, nie oglądałem go na filmikach. Widzę tutaj w środku, że tu jest jakaś kładka, która pewnie się ruszy i pozwoli mi przemknąć koło tych kolców. Ale mam 3 życia, więc sądzę, że te 3 życia szybko znikną. Natomiast ciekawi mnie bardzo, czy ten etap będzie możliwy do przechodzenia. Bo jeśli tak, to będę na nim ćwiczyć i później spróbuję przejść całość od 1 do 5. Dobra. Tutaj jest chyba właśnie... Ruszy się czy nie? Pewnie muszę go odpalić za pomocą... Tak, teraz się rusza. I? No i co? No i co ja mam teraz zrobić? No dobra, już wiem. Albo i nie wiem. Ma ktoś jakiś pomysł? Ja nie mam pomysłu tutaj. Margo, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za gratulacje, ale nie mam pojęcia. Rafał, naprawdę ten piąty etap znika po tym? Skandal. Wysadzasz i od razu wchodzisz. Okej. Okay. To muszę z samego... Oj! Dobra, czy naprawdę nie będę miał już tego etapu? Zaraz sprawdźmy. Rych 33. Rych 33 to był. To nie było 33 podejście bynajmniej. Podejście pewnie 70 albo któreś, ale... Udało się odblokować ten etap. O, nie, 1, 1, tylko 3, 3. Trzy, trzy, trzy. Zobaczmy. Jest piąty etap. The Fat Guy's Headquarters. Znika po restarcie gry. Okej, okay, to zapiszę i będę ćwiczyć. Dobra, dobrze, że jest teraz chociaż. Spróbujemy coś z nim zrobić. Tutaj zginąłem na pierwszym ekranie w ogóle. Za grę uszu, dziękuję za 7 miesięcy wsparcia. Dobra, czyli tak, trzeba z samej krawędzi położyć bombę. Jak radośnie. Jakaś masakra jest. Czy ta mysz jest do zabicia? Nie, mysz nie jest do zabicia. To co ja mam z nią zrobić? Czy ona mnie zabije? Zabije mnie, tak. Falconie, nie, z tego AGS-a nie można wybrać piątego etapu. Chyba, że sam piąty może w jakimś dodatku.
W tej wersji, którą tutaj mam, nie było piątego etapu. Co ja mogę z tą myszą zrobić? Chyba na nią przeskoczyć, nie? Czyli teraz ruszyć, teraz. No właśnie, bardzo proste. Raszewski, dziękuję za wsparcie i dziękuję za subskrypcję. Co tutaj się dzieje? Czy ja dobrze widzę, blisko 600 osób na YouTubie oglądające piąty etap niebezpiecznego ryśka. Niebezpieczny rysiek to ma siłę przyciągania. Do góry trzeba było podskoczyć, do góry! Krakenie, witam! Dobra, już wiem, co trzeba zrobić, mniej więcej. Czyli tak. Tu biegnę, tu skaczę, naciskam, do góry. Znaczy, wiem, co trzeba zrobić, ale nie umiem tego zrobić. O! Tak bym to opisał najlepiej. I... hopsa! 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 Ona jest strasznie szybka, ta mysza. Julianie, oczywiście, że znam. Kruk, witam serdecznie i dziękuję za subskrypcję ponowną. Natomiast to był klon Quake'a swego czasu. Trochę grałem w niego, kiedy wyszedł w 98 roku bodajże. O Boże, co za masakra to jest. Matixie, chyba najbardziej Cryptmaster mi się podobał. Indica i ten. Byłem strasznie rozczarowany, strasznie Outcastem. Oj, 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 oj. Tu już poszli na totalny hardcore w tym etapie. Nie wiem, czy on jest długi. Podejrzewam, że on może być bardzo krótkim. Trzeba tylko dojść do tego głównego bossa i mu sklepać michę, ale jak widać, nagromadzenie przeszkód. Jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest naprawdę na wysokim poziomie. To... Dobra. Do góry. Naciśnij. Do góry. Naciśnij. Hop! Jest! Skoczyłem. Udało się. Tu jest jakiś... O, sala tronowa. Strzelają lasery. Więc trzeba pewnie stanąć tam, gdzie jest las... gdzie jest tron. Dobra. Czy on schodzi, ten strażnik? No nie, ale jak ja mam go zabić? Czyli to też jest na czas. Trzeba po prostu wejść tutaj, zanim on... Udało mi się! Dobra, to, ten rąb niebieski, to jest jakaś wyrzutnia rakiet. Muszę się napić. Live z multi w Quake'a kiedyś pewnie będzie. O Boże. Retro Raven, witam serdecznie. I witam Macieja. Ale czy mówiłem, że ktoś mnie odsubskrybował? Chyba nie.
50, nie, to jest winko. Teraz zobaczę w ogóle, jak tam z subskrypcjami, bo chyba jest naprawdę bardzo ładnie. I moi drodzy, brakuje 90 osób do 35 tysięcy. Dziękuję wszystkim za wsparcie niszowego kanału. Julianie, popijam, to jest butelka tylko po whisky, natomiast to jest domowe wino. Rąby na ukos strzelają. Christos, Christonas, rąby na ukos strzelają. O tak, bum, kaput. Hard Resecie jeszcze nie grałem, natomiast twórcy, właśnie, może kiedyś rozlosuję. Twórcy przekazali mi parę kodów do tego, żebym zagrał. Więc może kiedyś zagram. O, i kody rozdam. Dobra. Najbardziej nie lubię takich zgonów, które wynikają z tego, że trwa. Znaczy inaczej, dostaje efektem eksplozji, której już nie ma. O. Będę musiał ten etap opanować tak perfekcyjnie, jak chyba żaden z pozostałych, bo to jest. To jest totalny hardcore. Totalny hardcore. Pawle, poczekaj. Zerknę tutaj. Ile mam? Gdzie to jest? Napisz do mnie na Discordzie, dostaniesz kod na Fort Solis. Dobranoc, Dipaksie. Teraz to już jestem w stanie tutaj dojść sam, za każdym razem. I go odblokować. Udało się. Tutaj od razu do góry. Jak ja mam ten promień? O. Najpierw trzeba go włączyć i dopiero teraz przechodzić. Tomku, nawet jestem. Trochę grałem, natomiast jestem umieszczony w dialogach w tej grze. Julianie, nie, nie myślałem o tym. Nie rozumiem. Tak zwany splash damage, czyli obrażenia rozpryskowe mnie trafiły, no ale bezsensownie zupełnie. Była taka firma chyba nawet, która się nazywała Splash Damage. I robiła gry. Oni chyba zrobili Quake'a tego czwartego. Chyba tak, to oni. Znowu splash damage. No, widzę, że laser ma obrażenia obszarowe, co nie napawa mnie optymizmem w przypadku przechodzenia tej gry dalej. Dobra. Hops, do góry, hops. No to mam mniej więcej opanowane. Dobrze, wydaje mi się, że z czasem będę do tego miejsca dochodził, nie tracąc życia. Zresztą teraz tylko dwa straciłem. To
Natomiast ten laser to jest jakaś abstrakcja dla mnie. Batmana Origin to oni robili? Bo na pewno nie Rocksteady. Zresztą teraz dygresja o Rocksteady. Szuwarku, dziękuję, że wpadłeś. Popatrzcie, został wydany ten Suicide Squad i nikt o nim nic nie mówi. Wielka premiera na początek roku. Chyba więcej ludzie mówią o Skull and Bones niż o Suicide Squad. Co pokazuje, że to chyba nie był udany projekt do końca. Ja grałem trochę w betę i zastanawiam się, jak ekipa, która zrobiła Batmana, stworzyła coś takiego jak Suicide Squad. Dla mnie to jest w ogóle nierealne, że niby ta sama firma, a gry tak różne. Na niekorzyść Suicide Squad, oczywiście. Dobra, jeszcze raz, hop. Proszę. Brawo! To ja! Doszedłem tu. Tu chyba muszę strzelić. Co tutaj się będzie działo? No właśnie, ludzie chyba chcieli kolejnego Batmana porządnego, z zagadkami, z eksploracją, z walką, wręcz nie strzelaniem, a dostali strzelankę, która nawet ładnie nie wygląda, oprócz modeli, modele postaci są naprawdę na wysokim poziomie, z bzdurną fabułą, ze splugawieniem Batmana na początek. A, słów brak, dobra, muszę chyba nacisnąć ten przycisk tam na dole. Czy mogę tu zejść? Nie mogę tu zejść. Czemu nie mogę tu zejść? Mogę. Oj, teraz coś się stanie, zapewne. Boże, to Siwano, dzięki, że wpadłaś i dobrej nocy życzę. Boże! Mój! O Jezu, lasery! Lasery! Co ja zrobiłem wam lasery, że mnie tak... Pewnie ten strzał w tę stronę, ten pionowo w dół. Tak? No. I od początku. No bo czemu nie? Bo czemu nie zaczyna się od początku? Aż chyba sobie odpalę Arkham Asylum. To była taka genialna gra. Taka genialna gra. Wszystko tam było dobrze. Tam nie było żadnej fałszywej nuty. Ale widziałem, że w przypadku Arkham, nie Arkham, tylko tego Suicide Squad, gromy lecą na jakąś firmę, która się zajmuje ubogaceniem kulturowym. Coś Smiling chyba coś? Nie pamiętam. Coś z Baby w tytule. Patrolu mam Golden i grałem, ale nigdy nie skończyłem, bo nie miałem wtedy Nintendo 64. Tak naprawdę zagrałem dopiero w 2003-2004 roku. Sweet Baby, o właśnie, Sweet Baby. Rafale jeszcze nie... Znaczy, kiedyś grałem w Personę 3, ale w Reloady jeszcze nie grałem. Kaczucha, mogę ci podpowiedzieć, jak ja to zrobiłem. Zmniejszyłem sobie obrażenia zadawane przez niego oraz zwiększyłem obrażenia, które ja jemu zadawałem i go pokonałem. Wiem, że to nie brzmi
rycersko, ale już miałem, już nie miałem siły na niego po prostu. Taert, dziękuję za kolejne subskrypcje, kolejne miesiące wsparcia. No chodź tutaj, hełmofonie. Lord Hełmofon, no kurczę, poprzedni? O, dobrze, teraz cię po prostu zabiję. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa w ogóle, ale... Julianie, zacząłem kiedyś, kiedy ta gra wyszła. Ba, dostałem od twórców nawet koszulkę z tą grą. Chyba rozlosuję ją na jakimś konkursie, bo to jest koszulka, która mi się nie podoba. Zresztą ja nie lubię koszulek z nadrukami. Nigdy nie noszona, więc będę mieć... To jest chyba taki artefakt teraz, bo gra w ogóle zniknęła ze Steama. Więc Spec Ops The Line znam. Natomiast nigdy nie skończyłem. Znam fabułę. Wiem, co się dzieje mniej więcej w grze, ale nigdy jej sam nie skończyłem. To nie jest ładna koszulka. Znaczy, mówię, ja nie lubię takich, więc... O, nie ma przeciwnika tutaj. Co się stało? Chodź tutaj. No chodź, spawaczu. Dobrze. Zresztą mam tonę growych koszulek, których nigdy nie noszę, więc chyba będę je jakoś rozdawał na konkursach. Znaczy, dostałem, ale nigdy nie nosiłem nawet, więc... Udało się. Noszone miałaby większą wartość. Drakanina, niekoniecznie ograj trylogię batmańską, jest fenomenalna. Tu jest jakiś przycisk? Trzeba po prostu... Oj, 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 oj. Gramy dalej. Rych 33 na samej szczycie. Andrea, to już pytanie, które się pojawia tyle razy. Wydaje mi się, że gry Blizzarda, czyli bardzo lubię trójkę Hearthstone'a, odnowioną dwójkę, nasze StarCrafty, Warcrafta trzeciego bardzo lubię. Wydaje mi się, że wyszedł naprawdę przyzwoicie. Jestem z niego zadowolony. Mimo sporej liczby uwag, które mam do niego, które zostały trochę poprawione w Reforged, bo jedyna rzecz, która w Reforged została poprawiona, to polska lokalizacja, moim zdaniem, bo wiem, że ortodoksi się z tym nie zgadzają. No i w Reforged podłożyłem głos pod chyba 3 jednostki, albo 2, nie pamiętam już dokładnie. Moment za późno. Tak, tak, zapiszę stan oczywiście, żeby móc od tego miejsca kontynuować. Oj. Dobra, raz jeszcze. Czy największą wadą Reforged była, moim zdaniem, absolutnie niezrozumiała decyzja o zaprzestaniu udostępniania normalnego Warcrafta? To jest... Było po prostu bardzo, bardzo głupie. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł i czym był on podyktowany, ale to był bardzo głupi pomysł. Bo gdyby pozostał dostęp do zwykłego Warcrafta i jednocześnie do Reforged, to by nie było najmniejszego problemu. A tak zabrano oryginał, zostawiano wersję, która była niedorobiona i... To wzburzyło graczy, czemu trudno się dziwić. Switch Valley będę grać, natomiast raczej nie na transmisję. Ja mam wielką słabość do Tomb Raidera. Wielką.
Lara Croft to jest wspaniała dziewczyna. Więc będę grać, ale no jeszcze zobaczę. Chyba nie na transmisji, ale może coś się zmieni. Gynoxynie, tak, widziałem, natomiast jest zarówno jechane, jak i niejechane. Są różne opinie na temat tych gogli. Ja sam bym chętnie z nich skorzystał, gdybym miał taką możliwość. Może kiedyś je zakupię, pewnie już którąś generację. Ojej. Teraz tam jest kolejny. Szybko do góry, szybko do góry. Dobra, to już mam opanowane. To też. Ale tego nie. Ogólnie jest plan taki, to chyba po raz pierwszy będę tutaj mówić. Plan jest taki, żeby w tym tygodniu będziemy z Andrzejem nagrywać materiał dalej o Commodore 64. Będziemy mówić o ulubionych grach. Ja będę mówił o tym, w co grałem w latach 80. Andrzej będzie mówił bardziej z nabytą retro nostalgią, bo on dosyć późno poznał Commodore 64. A później jest plan taki, żeby w marcu zrobić NES-a i Pegasusa. Ja nie miałem styczności, znaczy miałem bardzo ograniczoną styczność z NES-em i Pegasusem w tamtych czasach. Znam sporo gier z tej konsoli i z czasem nabieram do nich coraz większego szacunku, jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu. Bo to był cały czas 8-bitowiec, a niektóre gry wyglądają lepiej niż na Amidze nawet. I mają fantastyczne sterowanie często. Widziałem i grałem w tego Batmana NES-owego, jest doskonały. Więc będzie odcinek o Pegasusie i o NES-ie prawdopodobnie w marcu. Z tym, że moje zdanie i moje opinie będą związane z tym, jak postrzegam tę konsolę teraz, bo nie korzystałem z niej w latach 80. i 90., kiedy Pegasus w Polsce bił rekordy popularności, gdyż wtedy byłem zatwardziałym amigowcem i patrzyłem na Pegasusa jako coś gorszego. Niesłusznie. Niesłusznie, bo to była naprawdę, NES to była doskonale oprogramowana konsola i przez lata powstało na tę konsolę mnóstwo genialnych gier, które będę nadrabiać. GBA, Dante, moja pierwsza konsola, no zobaczymy, zobaczymy. Teraz powiedzcie mi, jak przejść te kolce. Znam magazyn, oczywiście znam też Tomka, który jest naczelnym tego magazynu. Chociaż jedna transmisja z Tomb Raider. Nie no, ja się rozkleję, zobaczę Lara Croft i pomyślę, o mój Boże, cóż za dziewczyna. Jak tutaj wejść? Nie wiem, nie wiem. No właśnie skoczyłem, jak się pojawiły, Petrusie. Skoczyć, ja zszedłem. Może w tym problem. Skoczyć, jak się pojawiają. Dobra, spróbuję następnym razem. Dobra, to mam opanowane. Myszka została pokonana. Myszka, agresorka, no more. Natomiast lasery nadal istnieją. Dobra, hop, hop, hop. 4 skoki ogólnie potrzeba. Andrea, dobrze ci się kojarzy, dobrze ci się kojarzy. Dobra, chodźcie tutaj moi mili. Jeden ubit. Chodź tutaj, koleżko, chodź. Mieszko, mój koleżko. I pyk. Dobrze, udało się przejść troszkę dalej.
Szkoda bardzo, że w tej grze punkty kontrolne zapisywane są tylko po przejściu w segment poziomy. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale kiedy jest jakiś segment pionowy, to niezależnie w którym miejscu stracę życie, zawsze trafiam na początek tego segmentu. Dlatego najbardziej lubię segmenty poziome. Hipisie, witam cię serdecznie. Knights and Merchants, grałem oczywiście. Moja siostra w to namiętnie grała. Moja siostra jest troszkę ode mnie starsza. 9 latek. Ale pamiętam, jak namiętnie grała w Knights and Merchants. Dobra. Znowu udało się tutaj do... Czuję się zaskoczony. Zdegustowany wręcz. Co to? Skąd te kolce się wzięły? Przecież ich nie było przedtem. Ja pierwszego Tomb Raidera przeszedłem już na glajdzie. Na Voodoo Rushu bodajże. I ze sterownikami, które pozwalały odpalić tę grę z akceleracją. Natomiast rzeczywiście nikomu wtedy nie przeszkadzał niski klatkarz. W ogóle. Tylko po moich rękach widać zdenerwowanie, stukanie w podstawę joysticka. No, widzę Tom w życiu Meat Boya. To jest bardzo pasujący tutaj znaczek emotikona. Azrael's... O, Azrael's Tie, cudowna gra. Cudowna gra. Za... O Boże. Oj, poczekajcie, półka moment. Proszę Państwa. Poszukiwaniu świętego gra. Co to była za gra? Co to była za gra? I wyszła w polskiej wersji językowej. Cóż my tutaj mamy w ogóle w tym pudełku? Nieotwieranym od lat 30 pewnie. Nie 30, 25. Bo to był 98 rok, to 26. Jest instrukcja dość gruba. Jest sama gra na płycie Optimusa Bisa i jest papirus jakoś. Wspaniała gra to była. Cześć Aleksandrze. Wspaniała gra, kiedyś będę musiał ją skończyć. Jedna z nielicznych gier ocalałych po pożarze. W zasadzie większość gier ocalała, ale większość pudełek po tych grach, które sobie stały na szafce, na półce, niestety poszły z wodą strażaków i ogniem pożaru. Ravenlocie, tak, ja zawsze byłem za ludziami, a nie za hordą. Zawsze byłem za przymierzem. Kamracie, ja znam Neverhooda, wiesz? Dobrze znam. Ogólnie, jako że siedzę w grach zawodowo też, to znam, nie powiem, że wszystkie tytuły, o których mi tutaj mówicie, ale o zdecydowaną większość tych tytułów znam. No, był pożar, spaliło się i tyle, no, co tutaj dużo mówić. Nikt nie ucierpiał, były tylko straty materialne. Zapaliła się chyba instalacja na strychu,
której nikt nie konserwował od dawna i tyle, no. Cześć Kamilu. Jak już mówiłem, prawdopodobnie zapaliła się instalacja elektryczna. Tylko przymierze z dzikusami człowiek kulturalny może się zadawać, aby ich trochę ucywilizować. No. Takie jest zadanie człowieka uczonego, by cywilizować dzikusów. Hordę znaczy się. Z jednym się całkiem udało, Tral na przykład. Został... Nie wiem teraz co się dzieje. Chyba już moje zmęczenie. Zegarmistrza? Nie kojarzę, Tomku. Nie kojarzę zegarmistrza. Znaczy w sensie clockmaker? Coś takiego? To nie kojarzę. Może bym... Że, tak, nie mam żadnych pierwszych skojarzeń. Może pojawiłby się jakiś impuls, to bym coś skojarzył, ale tak to nic mi się w głowie nie pojawia. Dziękuję, Lolas, dziękuję. Dobra. O. Teraz się udało. To muszę sprawdzić, bo możliwe, że... No nie, nic mi do głowy teraz nie przychodzi, jeśli chodzi o ten tytuł. Do góry skaczamy. Czekamy na tego gentlemana. Częstujemy go porcją błyskawic. O, tam na górze kolejny gentleman. Uff. Dobra. Teraz tak. Skoczyć, kiedy się pojawi. Skoczyć. Będę próbować dalej. Aleksandrze, nie pamiętam. Ale to chyba, wiesz, to były pudełka, tak? To były pudełka. Więc tam nie było gier jako takich. Nikt nie ubezpieczał pudełek. Same gry mam cały czas, natomiast pudełek nie mam. Mam też tonę instrukcji z tych pudełek, ale pudełek nie mam. One sobie stały, wiecie, jak w latach 80. i 90. drodzy rodacy, niektórzy zbierali puszki po piwie, czy na przykład opakowania po czekoladach albo po papierosach zachodnich, no to ja miałem postawione gry, które zebrałem. I to nie były wszystkie pudła, niektóre gdzieś tam leżały, albo rozdałem, dużo, bardzo dużo gier rozdałem, mnóstwo gier rozdałem. Bo był taki okres od roku 2002 do 2004 w zasadzie, że każda gra, którą CD Projekt wydawał, to dostawałem za darmo. Każda. Więc tego było dużo. CD Projekt wtedy był bardzo, bardzo prężnym wydawcą i dostawałem dużo gier. Gdzieś mam jeszcze zdjęcie na przykład, muszę znaleźć, jak pracujemy nad Wiedźminem i jeden z przyjaciół, chyba Paweł Czopa, ma taki stosik gier jeszcze zafoliowanych. Haroldzie, Rooster
To jest gra, która przypomina Alien Breed. Później z Roostera wyewoluowała gra Project Battlefield. Później z Projectu Battlefield wyewoluował Mortyr pecetowy. A później z Mortyra wyewoluował pierwszy Wiedźmin. Ten jeszcze na silniku Mortyra właśnie. Można powiedzieć, że Wiedźmin miał swoje korzenie w Amidze. Chyba już jestem bardzo zmęczony. Kamracie, w Flimbo Quest, które wyszło na Commodore 64, wyszło wtedy, kiedy ja już Commodore 64 nie miałem i wiem, że to jest gra, która cieszy się wielką estymą i wielkim poważaniem wśród komodorowców, ale ja w nią nie grałem nigdy. Wiem, o co chodzi, widziałem ją, ale w nią nie grałem. Więc nawet od razu mówię, że u mnie w dziesiątce najlepszych gier na Commodore jej nie będzie. Od razu zdradzam tajemnicę. Hopsa. No nie, to było nie fair. Big Boomie, nie zapomnę. Krisie, mój drogi, dołącza do nas Bartosz Czapiga, Klusklen, Aviomarin, Tomasz Twierczyński, Paweł. Moi drodzy, witam was wszystkich. Krisowi ponownie dziękuję za gigantyczne wsparcie, bo no to jest, można powiedzieć, taki mecenas kanału. Dziękuję ci serdecznie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja uścisnąć dłoń mecenasa. Nie wiem, ile już rozdałeś, ale podejrzewam, że pod 100 tych subskrypcji rozdałeś, albo i więcej. Oj, zagapiłem się. Wyzeruję to sobie. I daję. Piotrkusie, sądzę, że gdzieś się mogły zachować. Nie wiem, na przykład w domach pracowników gorzelni mogły się zachować. Mogły w magazynach jakichś. Marcinie, będzie, kolejny odcinek będzie mocniej też techniczny, będzie o GFIDOSie, o GEOSie i tak dalej. Natomiast Commodore 64 to jest temat tak rozległy, że trzeba by tak naprawdę cały cykl podcastów poświęconych temu komputerowi zrobić, żeby delikatnie nawet ten temat uszczknąć, nie wyczerpać. To żeby wyczerpać, to trzeba by po prostu zrobić podcast poświęcony tylko Commodore'owi 64, po prostu. Przecież Commodore do tej pory żyje, do tej pory wychodzą dema, do tej pory wychodzą gry robione przez zapaleńców, ale na poziomie niezwykłym, bo wykorzystujące 40 lat wiedzy i doświadczeń. Krisie, no nie wiem, czy będziesz na Pixelu, zapraszam na Pixel też. Powiem wam tak, jeśli ja tutaj dojdę po pokonaniu 4 etapów, mając 6 żyć i będę ginął w taki sposób, to możliwe, że zobaczycie latający joystick. Bo już czuję delikatne zwiększenie frustracji wynikającej z tego, że po prostu no ten etap jest totalnie sprawiedliwy. Jest totalnie sprawiedliwy. Maćku, tutaj już podczas tej transmisji pojawiały się o to pytania i tak grałem w Persony. Wiele Person grałem. Czy na te nieszczęsne kolce nie można zrzucić bomby? Na te tutaj na dole? Z tego nie. To już przypadkowo zrzuciłem i nic się nie stało. Zresztą te kolce mi nic nie robią tutaj. Lasery to jest moje Nemezis tutaj. Łyk wody. Bo chrapie to jest
Pyton dwójka. Dobrze, skaczamy. Hops. Do góry. Naciskamy przycisk skok pierwszy, skok drugi, skok trzeci. I pokonane. Teraz czekamy. Trzeba z twórcami tej gry porozmawiać. Z tego co wiem, chyba jeden z nich już niestety nie żyje. Część pracowała później nad Tomb Raiderem, bo to jest przecież core design twórcy Tomb Raidera. I to w zasadzie było ich takie pierwsze przetarcie z tematyką poszukiwań archeologicznych, w cudzysłowie. Znowu, nie zostałem trafiony tym laserem. I to było widać, że nie zostałem trafiony, a mimo to zginąłem. Co tutaj się dzieje? Jeszcze raz, proszę, skaczamy do góry, wciskamy przycisk, przeskakujemy przez myszkę ponownie i ponownie. Myszka jest dezorientowana, nie wie co robić, mimo że jest agresorką. Dobrze. Dobrze, tutaj się zgodzę. To była moja kulpa, bo za szybko poszedłem po prostu. Może wypuszczą patcha? Tak, na pewno. Wydaje mi się, że to jest coś, co po 34 latach może się urzeczywistnić. Aktualizacja na życzenie polskiego gracza w Niebezpiecznego Ryszka. Także o imieniu Ryszard. Twórcy gry Rick Dangerous postanowili wprowadzić aktualizację umożliwiającą wyłączenie laserów. Bawcie się dobrze. Dobra. Przynajmniej od tego drugiego lasera już nie ginę. I od tego pana, ale od tego ginę. To jest trzeci laser. No nie! No nie! Totalnie nieintuicyjne, no ale wszystko w tej grze jest nieintuicyjne, więc trudno, żeby laser był intuicyjny. Dobra, jeszcze raz próbuję. Legend of Heroes, jeszcze zaraz, Legend of Heroes, Andrzeju. Nie! Nie, nie grałem. I nie kojarzę w ogóle. Przez chwilę mi się... Bo to jest taki tytuł dość sztampowy. Przynajmniej na taki wygląda i tak brzmi. I przez chwilę wydawało mi się, że grałem, ale chyba nie grałem. Patrol, to by było, nie? Ale jako, że to jest gra amigowa, to sądzę, że raczej trudno byłoby przygotować do niej aktualizację. Trzeba się wyprostować przez postawa, to najważniejsze. Postawa. Postawa pozwala także nie irytować się drobiazgami, gdyż to tylko drobiazg, gdyż to tylko ulotna chwila, nie wpływająca na moje życie. Pisz póki do tablicy rekordów, aby móc startować grę od etapu, w którym zginąłeś. Panie Zbyszku, ja raczej powinienem być we wszystkie dni na Pixel Heaven. Od piątku do niedzieli. The Fat Guy's Headquarters. Macieju, nie wiem jak to się stało, że spolszczyli personę, ale cieszę się, że to zrobili. Natomiast widziałem, że opinie o tej lokalizacji są dość mieszane. Tak czy inaczej, lepiej, że jest lokalizacja, niż gdyby miało jej nie być.
Może Relaxo Souls albo Bloodborne. W tym momencie rzeczywiście mogłoby to być czymś relaksującym. Będę musiał tutaj wykształcić sobie pamięć mięśniową na poziomie niespotykanym do tej pory. Boże, ja już zaczynam bełkotać. Dobra. Jest. No, laser, puszczaj. Wybuch musi całkowicie zniknąć. Tak, tylko wiesz, to jest dosłownie ułamek sekundy. Jeśli pójdę za wcześnie, to dostanę eksplozją jeszcze lub cieniem tej eksplozji. Jeśli pójdę za późno, to dostanę nową eksplozją. Więc trzeba wbić się idealnie w moment i... No nie jest to najprostsze. Może nie nanosekundy, ale dziesiąte sekundy. Dobra, proszę zejść stąd. Proszę pana, proszę stąd zejść. Wskakujemy. Ale i tak jestem naprawdę zadowolony ze swoich postępów. Udało mi się dojść do piątego poziomu, czyli przejść 1-4 na jednym kredycie. To jest naprawdę dla mnie duże osiągnięcie. Mam 6 żyć. Dobra, zniknęły kolce. I proszę mi powiedzieć, w którym momencie ja tu mam skoczyć? Bo to jest... No jest taka króciutka luka. Bombę zrzuć. Mogę zrzucić bombę, proszę bardzo. Ale to nic nie daje. Jak mają prawie zniknąć. Wow! Udało się. To jest koniec już? Nie, bo jest sekwencja z lotem. Dobra, tutaj pewnie coś mnie zabije. Okej. Dobrze wiedzieć. Dobra, już wiem, że tej gry nigdy nie skończę. Nigdy tej gry nie skończę. Dlatego nie, to jest niemożliwe po prostu. O Boże, Pęto Zakalcu, witam Cię serdecznie. O Jezus. Pęto Zakalcu, to jest gra platformowa sprzed 34 lat, będącą kontynuacją Niebezpiecznego Ryśka pierwszego, opowiadająca o przygodach tytułowego Ryszarda, który tutaj jest umiejscowiony na skuterze sonicznym i ów Ryszard musi w pierwszej części znaleźć skarby rozmaite a la Indiana Jones, zaś w
w części drugiej, w którą gramy, musi ochronić ziemię przed atakiem wielkiego grubasa. To jest, tak się nazywa główny boss. Jestem teraz w kwaterze wielkiego grubasa i próbuję się dostać do jego, nie wiem, celi? Retromik się witam. Macieju, ale to przechodzę na joysticku przecież, popatrz, to jest joystick tutaj. Nie wiem, chyba, że to jakaś ironia, nie wiem. Pento Zakalcu, dziękuję za życzenia powodzenia. Jarku, witam się z subskrybentów. Jak widzisz, jest to gra platformowa, czyli... A, jeszcze warto powiedzieć, że jest to gra wymagająca totalnego skupienia i nie wybaczająca żadnych błędów. Wymagająca także co do piksela dokładności. Macieju, no proszę, to jest joystick tutaj. Nie wiem, jak ci mam go bardziej pokazać, jeszcze tutaj. To jest joystick Python drugi, który miałem na Amidze. Gra jest też na Amidze. No i nie wiem, czy o coś innego ci może chodzi, może nie za bardzo zrozumiałem pytanie. Wiadomo, kiedy wy piszecie, a ja czytam, to zawsze istnieje taka bariera, może nie bariera, tylko warstwa, w której znika często kontekst. Może czegoś nie zrozumiałem. Kycho, też tak patrzę, no. Więc... Strzał. 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 Co ja zrobiłem? Jak ja mam to przejść? Górą. Chyba górą, tutaj. O, to było chamskie! Ależ to było chamskie! Widzieliście te kolce, które wysunęły się bez żadnego ostrzeżenia? Co za hamowa! Co za hamowa! Zaraz, teraz strzelają inaczej niż przedtem. Coś tu się zbugowało? Przestały strzelać w ogóle. Trzeba to zapamiętać. Czyli jak zaczną strzelać, to trzeba dać troszkę do góry i w bok i całkiem się je blokuje. Pento Zakalcu, ja chyba kojarzę, na czym polega Jump King. Nie wiem, czy dam radę. Ja już jestem starym człowiekiem. Dobra. Czyli co? Ta. Aha. Będzie bongi. Tak to można. Słynne ostatnie słowa. Aha. Będzie bongi. Tak to można. Barlogu, poszedłem dołem. Dobra, sprawdzimy zaraz, czy glitch działa ponownie. Chyba nie. Koniec. ...933 głosy w ankiecie oddane. 52% osób... 31-41? 32% osób, czyli można policzyć jakieś 300 osób. Boże, jaka fryzura. To jest 42+, jeśli chodzi o wiek. Czyli młodzież.
Pento Zakalcu, nie, ta produkcja to jest produkcja autorów Tomb Raidera. To jest gra z 90 roku, która wyszła na Amigę, na Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum i tak dalej. Komputery z tamtych czasów. Natomiast ja w nią gram, gdyż to jest gra z, powiedzmy, z okresu, kiedy kupiłem właśnie komputer Amiga w 91 roku i taką mam tradycję, że na początku roku gram w Niebezpiecznego Ryśka. W ubiegłym roku grałem w część pierwszą, a teraz gram w część drugą. Część pierwszą udało mi się przejść, część druga to jest, jak widać, masakra. Macieju, już 51 w zasadzie. Jeszcze 2 miesiące i 51. Jest. Dobra. Udało się, brawo. Marcinie, niestety można dawać tylko 4 pozycje. Ja bym dał co 5 lat najlepiej, żeby zobaczyć z większą szczegółowością, najlepiej to co rok, prawda? Ale niestety w ankiecie można dać tylko 4 pozycje. I to na Twitchu i na YouTubie takoż. Dobranoc, Tomaszu. Biamie, dziękuję za dobre słowo. YouTuber gamer. Patrolu Lemingi będą bardzo wysoko. Natomiast chyba pierwsze miejsce. Chyba, bo nie wiem, to się zmienia. To Worms Director's Cut. Fenomenalna gra, absolutnie. Fenomenalna. Taki gra na wyłączność na Amigę. Nie wyszła na żadnej na żadną inną platformę. Macieju, 40 lat to jest młodzież, no. Co te 40-latkowie obecnie urodzili się wtedy, kiedy ja miałem lat 10-11. To były wtedy dla mnie niemowlęta. Snow 3 albo 4. Ale mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ten oto radzi sobie dobrze. Już jest trochę rozklekotany. Może zanim dojdę do końca, to wyjdzie joystick Unitor. Neighborhood Raccoon, witam serdecznie. Macieju, no ja... Całe moje dzieciństwo i dorastanie to jest PRL. Bo PRL się skończył, kiedy ja miałem 17 lat. Więc całe dzieciństwo i dorastanie. Mój pierwszy dowód osobisty to jest jeszcze Polska Rzeczpospolita Ludowa. Więc... Jest! Udało się znowu! Naprawdę dobrze. Czyli teraz tak, muszę go wysadzić i się schować tutaj. Jakoś... Jest! Na razie nie straciłem w ogóle życia jeszcze. Czyli jest jednak dla mnie szansa. Niewielka, ale jest. No Macieju, dokładnie w zasadzie gry się rozpoczęły rok przed moim urodzeniem. Ale wzrastałem wraz z rozwojem 8 i 16 bitów. Więc... No więc tak, gry są mi bardzo bliskie. Zresztą, skoro pracuję w branży od lat, to tym bardziej.
teraz? Jak tutaj zrobić? Jak je wyłączyć? Przedtem mi się udało. Nie tak. Co tutaj zrobić? Wydaje mi się, że to, iż je wyłączyłem na chwilkę, to był po prostu przypadek. I to nie był glitch żaden, tylko... A jednak... Co ja robiłem? Tutaj się unosiłem przez chwilę. A! I znowu zaczęły. Można to jakoś wyłączyć w takim razie i szybko przejechać. O, i teraz zaczęło strzelać tak, jak powinno. Dobra, czyli teraz... Teraz góra chyba, nie? Co teraz? Co teraz? Czy tam są narysowane części kobiecego... A wiesz, że rzeczywiście? Można tak to odczytywać, no. I od początku. Dobra, to jest do wyuczenia się jednak. Miałem czarne myśli na ten temat, ale to jest do wyuczenia się wszystko. Jeśli uda się dodatkowo jeszcze jakieś glicze tutaj włączyć. Jak to zrobić? Bo one źle strzelają teraz. Powinny naprzemiennie. Tu jest jakiś błąd w tym, albo może trzeba strzelić w coś. Wieszczu, dobrej nocy. Boże, już zaraz północ. Cze! Co tu trzeba zrobić? Może trzeba po prostu poczekać w bezruchu. Zobaczmy. Ale chyba nie. Bezruch to nie. Chociaż jeśli pamiętacie, która to była księga. 17 księga Tytusa? Czy 17 księga Tytusa. Tytus... Muszę szybko przejechać. Którego uczłowieczano przez chyba muzykę albo przez plastykę. Był w dyskotece, gdzie był bezruch dance. O właśnie, terwenie, tak. Procjonie, nie grałem w Fairy Tail Adventure. Nie grałem. Dobra. No wiecie co? Tak chamsko dać kolce? Macieju, ten chyba był odkupiony. Chyba był odkupiony. Ale też dawno temu, z 20 lat temu. Dobra. Nie wiem, co się dzieje, że one się wyłączają na chwilkę. Cieszy mnie to, że się wyłączają, ale nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ostatnie życie.
Moi drodzy, po tym skończymy. Ja zapiszę sobie ten punkt w grze, bo mogę to zrobić, żeby móc ćwiczyć ten etap i postaram się go przejść, by w końcu, może w przyszłą niedzielę, jeśli wrócę już od kolegi Borsuka, przejść całość gry. Chociaż czarno to widzę. To, co się dzieje w tym etapie. Narzekałem na etap czwarty, ale to, co się dzieje tutaj, to jest w ogóle jakaś zupełnie nowa szkoła utrudniania życia graczom. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa wyłączenie tych laserów. Dobra. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Będę ćwiczyć. Będę ćwiczyć, moi drodzy. Natomiast teraz... Boże, jaki włos. Teraz wam już serdecznie dziękuję. I może odeślę was, tych, którzy są na Twitchu, do jakiegoś wspaniałego twórcy twitchowego, który może teraz spośród znajomych coś jeszcze gra. I ktoś tutaj jest. Jest... redaktor Kebab i są gry sprzed lat. I gra w co on gra? Przegląd kolekcji gier retro. To będzie pasować, bardzo będzie pasować, więc odeślę was, moi drodzy, do kolegi gry sprzed lat. Bardzo sympatyczny młody człowiek i zapraszam tych, którzy chcą do odwiedzin, natomiast sam będę już się z wami żegnał na dziś. Na dziś, gdyż jutro o 20:00 Final Fantasy VII Remake po polsku. Zapraszam serdecznie, kontynuujemy przechodzenie rozdziału 6, mam nadzieję także 7 i może 8. Zobaczymy, jak będzie szło, a tymczasem raz jeszcze dziękuję za niezwykle liczną i wspaniałą obecność. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tutaj naciskam rajduję, a wam macham dobranoc, pa pa.